Robert z Kassa i kanał Prowadzi mnie Jezus, czy Ciebie prowadzi Jezus, a dzisiaj mam gościa. Jacek, mój brat kochany Piotrowicz. Cześć. Brat biologiczny dla tych, co pierwszy raz może się dowiadują. Widzieliście może Jacka już na nagraniach Bożej Mocy, Wspólnoty Boży Pokój, lider. Mój kochany braciszek i teraz powiedział, że ten, który najmniej wybrany, najniżej urodzony, najsłabiej wykształcony w cudzysłowie oczywiście, w tym sensie najmniej wybrany przez świat, Bóg go wywyższył i zaproponował mu napisanie książki. Bo sam się nie prosiłeś o to, żeby napisać książkę. To po kolei. Witajcie kochani, bardzo się cieszę, że po oglądacie kolei. To świadectwo. Dziękuję Ci, Robercie, za zaproszenie i ciepłe przywitanie. Chcemy, kochani, czy może to jest takie prosto z mojego serca. Jeżeli usłyszysz moją historię, to znaczy, że dla Ciebie to jest jeszcze większa perspektywa, jeszcze większe możliwości. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone. No, ja nie jestem szlachetnie urodzony. Właściwie moja mama chorowała, ojciec też chorował i nasi rodzice był biologiczni. Był podrzutkiem, więc nie znamy dziadka i na babci pewno mieli problemy ze strony alkoholowe, ojca. Jakieś inne problemy Tak. lękowe. No, tak Ojciec zwana patologia. Został w koszyku podrzucony pod czyjś dom, zupełnie taki, wiecie, przypadkowy. Wiemy, że tam w tym domu nie działo się dobrze, że ojciec był wściekły też na tego przybranego ojca. Także różne dziwne rzeczy i takie trudne działy się. Też był prawdopodobnie krzywdzony, też sam Tak. krzywdził, no ale... No i tak znaleźliśmy się w domu dziecka, jako maleństwa, tak? Od urodzenia praktycznie byliśmy w domu dziecka. Od urodzenia. Ja wydedukowałem ze swojej książeczki zdrowia, że w wieku 3 miesięcy, znaczy tak, gdy się urodziłem, na pewno się urodziłem w Kazimierzu, na pewno się w Dolnym i na pewno urodziłem się w domu. Ja Więc też urodziłem się w Kazimierzu to jest radość. Dolnym. Tak. I I tego też samego chyba dnia. 2 tygodnie. Ja chyba 2 tygodnie byłem w tym domu. Jak przyszła pielęgniarka, stwierdziła, że też to miałem dokumentacji, stwierdziła, że jest bardzo mała waga i tak dalej, i że nie przyrasta waga, i że warunki katastrofalne w tym domu. I zabrali No mnie właśnie, do warunki szpitala potem, a ze szpitala już mnie nie wypuścili do domu, tylko Tak. z powrotem, No tylko to właśnie do domu dziecka. Właśnie ja też 3 miesiące w szpitalu spędziłem. Nie wiem, co tam się działo w tym szpitalu, ale wyobrażam sobie, patrząc teraz na swoje malutkie dzieci, jakie to musiało być dla mnie trudne i bolesne, że nie jesteś przytykany do piersi, nie jesteś głaskany, nie jesteś przytulany, nie czujesz się bezpiecznie, prawda, w ramionach mamy, taty, tylko gdzieś w jakimś obcym łóżeczku obsługiwany co parę godzin przez inną panią, prawda? Więc nie jesteśmy szlachetnie urodzeni. I w tym domu dziecka się poznaliśmy. Co prawda ty tego nie do końca pamiętasz, być może, ale ja ci pamiętam doskonale i tam się nawiązała taka bliska więź moja z tobą na zawsze, bo pamiętam, że ci pomagałem, że się bawiliśmy, że najlepsze zabawki ci tam wydzielałem jako starszy brat. Pamiętam taką scenę, że w tym, bo byliśmy w dwóch domach dziecka, prawda? Najpierw Tak, w ale mówimy Kraśniku, o tym Kraśniku, o tym małego dziecka. W Kraśniku, Tak. dom małego dziecka, później Puławy. I w tym Kraśniku był jakiś w ogóle problem z zabawkami. Wydaje mi się, że jakieś te zabawki były takie połamane, jakieś uszkodzone. Pamiętam takiego plastikowego lwa, który mnie przerażał, bo był wielki, ale nie miał łap. A ty mi właśnie tam podsuwałeś jakieś takie fajniejsze zabawki, żebym miał więcej radości. No pamiętam, jak bardzo mocno przeżywałem przewiezienie mnie z Kraśnika do Puław, do drugiego domu dziecka. Przeżywałem bardzo mocno to, że właśnie już nigdy więcej Roberta nie zobaczę, swojego kochanego brata.
O tym, że mam drugiego brata Andrzeja, to się dowiedziałem dopiero w Puławach. Bo ja byłem przewieziony troszeczkę wcześniej do Kraśnika i tam po roku, niecałym chyba, zostałem wzięty do rodziny zastępczej. I tam już zamieszkałem w Lublinie. Mhm. Ty zostałeś, jak przyjdzie, zostałeś przeniesiony, to już się nie spotkaliśmy. Właśnie. Na pewno, żeśmy się już nie spotkaliśmy się w Puławach. I ja w Puławach miałem, pamiętam, taki pokój z 18-latkiem, mhm. którego chcieli nauczyć dorosłości i go przyuczać do tego, żeby był w cudzysłowie moim ojcem. Mhm. I jego ojcostwo to była po prostu przemoc, mhm. karanie i też pamiętam sytuację, że mnie bronił w jakichś chwilach, ale jak dostałem, pamiętam, prezent większy ode mnie, taka wielka siatka przezroczysta, pamiętam to siatę, że nie byłem w stanie jej dociągnąć niemal do pokoju, ona Mikołaja, tam były jakieś dary różne. To jak się po dwóch nocach, to już nie miałem nic z tego, zostały mi tylko kapcie na drutach zrobione. Wszystko rozkradli. Wszystko mi rozkradli i ja potem chodziłem i pokazywałem, które rzeczy są moje, nie? I potem od każdego, kogo pokazywałem temu wychowawcy, co jest moje, to dostawałem w pierdziel. I takie mam wspomnienia. Potem wychowawcy też nas tam tłukli. No, generalnie byłem nauczony, że dom dziecka, że życie to jest dżungla. Jak jesteś słaby, to dostajesz w łeb. Taką miałem naukę z domu dziecka, ale na szczęście znaleźli się dobrzy ludzie i mnie stamtąd zabrali. Jakoś Bóg ich pokierował. Ciebie podobnie, prawda? Ja pamiętam dom dziecka w Puławach, taki żółty, taki PRL-owski budynek z takim bardzo smutnym otoczeniem. Plac zabaw był właśnie taki zużyty bardzo mocno. Te konstrukcje metalowe były takie właśnie obdrapane, takie smutne. I pamiętam taką rampę w dół, która prowadziła do jakiegoś zaplecza kuchennego prawdopodobnie. I ja tą rampą pamiętam, chodziłem sobie, tak? I właśnie tak schodząc w dół, po prostu pamiętam, miałem dosłownie też takie fizyczne uczucie i duchowe, że ten dom dziecka dla mnie to jest takie zapadanie się w dół. Było coś strasznego dla mnie. Ten dom dziecka był przerażający. Pamiętam takie sceny. Tak samo też, na pewno byłem w pokoju z jakimiś starszymi dziećmi, bo bardzo się bałem paska. To już mi powiedzieli ci moi adopcyjni rodzice, jakby mi to przypomnieli, bo ja to później sobie, wiadomo, gdzieś tam w niepamięć zakopałem. Bałem się paska, bo byliśmy tam lani pasami. Mhm. Za jakiekolwiek najmniejsze nieposłuszeństwo musieliśmy im buty czyścić, tym starszym chłopakom łóżka ścielić, jakieś takie rzeczy były. Ale to jeszcze nie było tak traumatyczne, jak to, że byliśmy na próbę czasami zabierani do domów tak. Różnych ludzi. I ty za chwilę opowiesz swoją historię, a ja wam opowiem swoją, że taką radość miałem, że wreszcie mnie biorą jacyś ludzie i że będę miał swój dom, że będę taki szczęśliwy. I pytałem się ich ciągle, będziecie moimi rodzicami? Nie pamiętam, co oni mi odpowiadali, ale już sam fakt, że mnie wzięli tak, do tego domu. I pamiętam ten dom. Obok niego rosło takie duże, rozłożyste drzewo i ja pod tym drzewem, takim metalowym samochodzikiem jeździłem na pedały. Szczęśliwy, że wreszcie mam dom. Mm. I wieczorem zostałem odwieziony z powrotem do domu dziecka. Tak. Kompletnie nie wiedziałem dlaczego, ale strasznie to przeżywałem, płakałem, że nikt mnie nie chce. Ja wiesz... A ty miałeś więcej takich ostatnio sytuacji. Miałem takie, przypomniało mi się, kiedy najbardziej czułem się szczęśliwy w domu dziecka. Mhm. I była taka sytuacja, że ja chorowałem bardzo często, bo teraz mój syn miał operację na migdałek, wycięcie migdałka, a ja jako... to nikt mi tego nie wyciął, nie? Chorowałem dużo i miałem... anginy nawracające. Zresztą te anginy Bóg zabrał po nawróceniu, wiesz, że od tamtej pory się skończyły. Lekarz, jak już miałem kolejną X tam anginę i już takie nabrzmiały, że już ledwo tam mogłem oddychać, lekarz powiedział, że to się nadaje tylko do operacji, no ale ta operacja jest ryzykowna dla życia pana, nie? Że tutaj już nic więcej się nie da zrobić, trzeba to operować. I ja wtedy to było właśnie chyba dzień, czy dwa, czy trzy przed poznaniem tą decyzją, żeby szukać rodziców biologicznych, a za tą decyzją było
poznanie Ciebie oczywiście po paru miesiącach. I od kiedy poznałem Jezusa, te anginy odeszły zupełnie. Ale to na boku. Cudownie. I to był szpital właśnie. Zostałem kiedyś, lali mnie tam, bo nie chciałem jeść, tak mnie bolało. I mnie lali i zauważyli, że coś jest nie tak chyba po 3-4 dniach, że ja już nie jem. Pomimo tego, że mnie tam przemocą wciskają, te kompoty, to wszystko mi wlewają. I wylądowałem w szpitalu i tam po prostu byłem szczęśliwy, bo tam pielęgniarka przychodziła, uśmiechała się, miła, ciepła. Zobaczyłem, że są ludzie ciepli po prostu, że są inni ludzie. Nie? Tak, ja też marzyłem, jak zasypiałem, żeby ktoś do mnie podszedł i mnie pogłaskał po głowie. Pamiętam, że tak mocno tego łaknąłem. A chyba najbardziej taki najboleśniejszy moment z domu dziecka. Ja pamiętam niestety, z Puław to tylko same takie smutne rzeczy. Tak, właśnie Puławy. Tam żadnej taki, radości w Puławach. Bo tam jeszcze ten dom nie kojarzę. Był fajny, nie? Bo tam było tak. Z Kraśnika niewiele pamiętam. A ja już tam pamiętam sporo, bo długo tam byłem. Jak założyłem dokumentów, to powinienem być do 3 lat, a byłem do 5. A no właśnie. I dlatego byłem tam najstarszy. Przedburzone było. Przedburzone, bo mnie te panie podobno bardzo lubiły. I chciały jakoś... I hołubiły. Tak jak pojechałem do tego domu dziecka i nie spotkałem się z tymi paniami, co mnie wychowywały, ale z innymi. I jakieś nawet zdjęcia znalazłem, gdzieś byłem, ale tak mi zostało to przekazane, że te panie mnie lubiły i dlatego mnie zatrzymały. Że tych, co bardzo lubiły, to przetrzymywały. O tak. Trochę dłużej. Wiedząc, co dalej te dzieci czeka. Właśnie ta dżungla przemocy, nienawiści i tego chaosu, nie? I pamiętam, że w niedzielę była taka możliwość, w Puławach już jak byłem, że rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci, zabierać je na jakiś spacer, tak? Pamiętam, że z mojego pokoju wszystkie dzieci zostały wzięte na spacer, znikły. Ja zostałem sam i na takiej czerwonej kanapie, takiej pojedynczej, PRL-owskiej, pamiętam to do dzisiaj, po prostu klęczałem i waliłem głową po prostu w tą kanapę i krzyczałem głośno, dlaczego ja, dlaczego nikt mnie nie kocha, dlaczego nikt mnie nie chce. To jest taki krzyk mojego dzieciństwa. Dlaczego nikt mnie nie chce? To było coś strasznego. To moim takim krzykiem to było to, że już pojawili się ci rodzice adopcyjni, znaczy zastępczy, ale trwał proces prawny. Wtedy rodzice jeszcze nasi mieli prawa do nas i trwało, tak powiem, proces im zabierania tych praw. I to trwało właśnie tam około roku chyba. I oni mnie troszeczkę tak nielegalnie, dogadując się z dyrekcją, zabierali na weekendy. Jeszcze wracając do twojej opowieści, też raz pamiętam, tylko byłem wzięty do jakiejś rodziny na jakieś święta, pamiętam dużo ludzi, telewizor, jakiś mecz oglądali, takie puchowe łóżko, puchowe ten, kazali mu mówić na siebie wujku, ciociu, chyba jeszcze nie ma mój tato, tylko wujku, chyba tak. I też właśnie, chyba tam byłem za 2 czy 3 dni i też zostałem oddany. Jakoś to nie wywołało na mnie takiej dużej traumy, tak jak u ciebie. Bardziej właśnie pamiętam to, że jak już mnie ci rodzice zabierali, przyjeżdżali po mnie w czwartki i odstawiali w niedzielę wieczorem. Jakoś tak to mniej więcej było. I ja po prostu siedziałem pod drzwiami codziennie, licząc, że dzisiaj przyjdą. Siedziałem i płakałem i myślałem, dzisiaj przyjdą, nie? Nie przychodzili. I potem mama mi powiedziała, że już mówiła ta dyrekcja, że trzeba coś z tym zrobić jakoś szybciej, bo po prostu, że tak nie może być, żebym ja po prostu tam wysiadywał. Ja już nic nie chciałem, nie chciałem żadnego kontaktu z nikim, tylko pamiętam tylko tę scenę, że ciągle na te drzwi się patrzę, czy wejdą dzisiaj. Dobra. I w Puławach się dowiedziałem, że moim bratem jest Andrzej i przyjąłem to bardzo niechętnie, szczerze mówiąc, bo ja nie miałem żadnej relacji z Andrzejem. Nie wiem, dlaczego w ogóle z Kraśnika nie kojarzę Andrzeja. Ale tam w Puławach. No, malutki był, tak. Tak, i pamiętam, że rywalizowałem z nim, ale to za chwilę. I powiedzieli mi, że zmieniło się moje nazwisko. Tak, ja wiedziałem, że mam na nazwisko Walewski, czy Pakuła najpierw, tak? Mieliśmy. Pakuła. Tak, tak. I że teraz się zmienia nazwisko na Walewski, tak? Ja bardzo z tego powodu mówię, wszystko mi zabrali. Zabrali mi rodziców, bo jako dziecko tak to rozumiałem, zabrali mi po prostu wszystko i teraz jeszcze nazwisko mi zabierają, całą moją, wszystko mi zabierają, co tylko można. Pamiętam, że też rozpaczałem z tego powodu. Brata mi zabrali. To z nazwiskiem to ja mam taką historię, że w podstawówce jakaś pielęgniarka kpiła, miałem nazwisko właśnie na karcie zdrowia
Pakuła skreślone, Walewski skreślone i Skassa. I tak kpiła chyba przy całej klasie, to jak ja się w końcu nazywam? Kim no ja właśnie. Jestem, nie? No. I takim szyderstwem jakimś a ta zmiana, przy dzieciach. Ta zmiana nazwiska była dlatego, że nasi biologiczni rodzice dzięki zaangażowaniu naszego brata, którego nie ojciec znaliśmy, postanowił Darka. Nas uznać. I wtedy uznał nas jako ojciec, swoje ojcostwo uznał. Okej. Okay. I dlatego zostaliśmy już z tego panińskiego nazwiska. Mamy na Walewski, na ojca. A to nie dlatego, że ślub wzięli? Później kościelny? Wzięli ślub. Oni później wzięli ślub. Później. To dużo później. Okej. Okay. To dużo później ślub wzięli kościelny. Za przyczyną właśnie Darka. Tak, tak. W każdym razie, jak przyjechali moi rodzice, ci z Lęborka, znaczy wiadomo, adopcyjni. Jak to pamiętasz, pierwsze spotkanie? No, przyjechali i rozdawali nam... Coś? Ale ktoś ci powiedział, jakaś pani, że teraz przyjdą do ciebie nie, rodzice? Szczegółów już nie pamiętam. Nie, to już jest za daleko. Natomiast pamiętam, że rozdawali nam cukierki mamby. Ten smak no to, mamby to, to będzie to, do końca to, życia. Z Peweksu chyba, bo to nie było. Od razu kryptoreklama. No... Ja to Donaldy powiedzieli, pamiętam. I powiedzieli, że nas, że właśnie biorą mnie i Andrzeja. I we mnie wtedy się zrodził taki strach, lęk i bunt przeciwko temu, że jak wezmą Andrzeja, to teraz Andrzej mi się bardziej spodoba, a ja mniej. I mnie za chwilę znowu odstawił z powrotem, nie? Tak sobie w głowie kombinowałem, więc wtedy tak zacząłem z nim rywalizować. Na szczęście... A w ogóle historia też z perspektywy tych moich rodziców była taka, że oni przyjechali po jedno dziecko. Oni chcieli adoptować jedno dziecko, bo jedno mieli biologiczne, drugie biologiczne im zmarło w wieku 3 miesięcy na wadę serca. Wiedzieli, że po prostu ta wada serca może się powtarzać, więc postanowili adoptować jedno dziecko. Na miejscu w Lublinie dowiedzieli się, czy tam właśnie w tych Puławach, dowiedzieli się, ale ośrodek adopcyjny był w Lublinie, prawda? Że jest nas dwójka i postanowili, że nie będą nas rozdzielać. No to... I tutaj wielki ukłon w ich stronę i naprawdę wielka wdzięczność dla nich i dla Boga, ponieważ przez cały rok jeszcze trwania różnych formalności, tak jak ty mówisz, uznania praw i tak dalej, zrzeczenia się właściwie praw ze strony naszych biologicznych rodziców, oni dostawali, bo kiedyś były kartki żywnościowe, pamiętasz, nie? I dostawali kartki żywnościowe, ale tylko na jedno dziecko, a nas była dwójka. Więc musieli ze swoich racji żywnościowych, z tego tam kilograma cukru, czy tam czegoś, nie, mąki no tak, i tak dalej, tak. Wydzielać, żeby starczyło też dla Andrzeja i porówno, tak, żeby dla każdego z nas. Także to były trudne czasy i naprawdę wielki heroizm z ich strony. No to moi rodzice, moja mama, która przyszła tam w ramach urzędowych, pokazały panie właśnie mnie, a ona myślała, nawet mówi, że myślała o jakiejś właśnie o zastępstwie czy rodzinie, powiększeniu, bo mój tata stracił pierwszą żonę, z nią miał dziecko, już dużo starszego tego mojego brata przyrodniego, tego adopcyjnego i założył nową rodzinę z moją mamą. Postanowili właśnie, żeby wziąć dziecko. No, tak postanawiali, rozważali, w ogóle to jeszcze nie było, wiesz, to nie było jakaś takiej decyzji, ale że akurat się okazało, że urzędowo była w domu dziecka, no to pani, to moja mama powiedziała, że by dziewczynkę chciała. A pani dyrektor powiedziała, ale mam takiego chłopca. I mnie przyprowadziła. Dla mnie to też jest opatrzność Boża, że jednak zmiana tej decyzji, że chce dziewczynka, chłopiec, to jest duża zmiana, nie? No dobra. No i chwała Bogu. Jak tutaj się to wszystko odnosi do tego słowa, nie? Bo to tak naprawdę chcemy odnieść do tego słowa, nie? Z listu do Koryntian, tak? Tak, pierwszy rozdział, pierwszy Koryntian. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, ale jeszcze wcześniej. Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Właśnie teraz się przypatrujemy powołaniu i ta książka jest przypatrywaniem się powołaniu. Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Dokładnie to jest, tak to jest moja definicja. Ale moja... tak samo ja czuję to słowo. Że... Ani ja nie jestem urodzony. Słaba żadna. ani wpływowy, ani znany, ani ktokolwiek. Znaczy po ludzku, tak? Tutaj... Tak. I niewielu szlachetnie urodzonych, kompletnie. Pokażę teraz tę książkę. Nasze narodzenie jest kompletnie nieszlachetne.
Tutaj może do tej kamery. O, będzie. Płomień mocy. Płomień mocy Jezusa. Twoje świadectwo. Twoje świadectwo i zaraz będziemy mówili dalej. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. I teraz się do tego odniosę. To, co nie jest, żeby unicestwić to, co jest. Czyli przez całą szkołę podstawową, szkołę średnią, żyłem z ogromną pustką wewnętrzną. To była tak wielka pustka wewnętrzna, że gdyby zajrzeć do środka, to tam była taka studnia czarna bez dna. I we wszystkich sytuacjach, w których wystarczyło, że w jakąś planszówkę z kimś grałem i przegrywałem, to już zapadałem się w studnię bez dna. Ja po prostu wszystko tak przeżywałem. Każdą porażkę traktowałem jako śmierć po prostu. Jako śmierć, jako zapadanie się w tą otchłań tego, że jestem niczyj, do nikogo nie należy i tak dalej. I pomimo wszystkich wysiłków moich rodziców adopcyjnych, no te nasze relacje były trudne, dlatego że ja miałem w sobie ciągle tą wewnętrzną pustkę. I dopiero kiedy studiowałem w Lublinie i byłem po wielu latach właśnie takiego życia, takiej wewnętrznej ciemności, postanowiłem wtedy, że pójdę na spotkanie wspólnoty charyzmatycznej, bo słyszałem, że tam jakieś uzdrowienia się dokonują, jakieś przemiany ludzi i tak dalej, więc może i mi się coś trafi na zasadzie takiej, że może się trafić lepiej kurze ziarno, tak? I usłyszałem o takich 3 dniach rekolekcji. Okej, okay, kurs Filipa, no to idę. Ale powiedziałem wtedy tak Bogu. Jeżeli teraz na tych rekolekcjach nic się nie zadzieje, to ja po prostu już rezygnuję z przychodzenia na te spotkania, dlatego że miałem wrażenie, że to było takie wywoływanie takiej wesołej, radosnej atmosfery. Tam dziewczyny grają na gitarach, aleluja, aleluja, kararara, wszyscy się cieszą, a ja stawałem z tyłu zażenowany i nieśmiały i taki właśnie zagubiony i mówię, to nie jest dla mnie, to nie jest mój klimat, tak? I tam właśnie, na tych rekolekcjach oddałem życie Jezusowi i kiedy podchodziłem do Jezusa w postaci Najświętszego Sakramentu, kiedy przychodziłem oddać Mu swoje życie, zobaczyłem jakby oczami serca Jezusa uśmiechniętego, z rękami otwartymi, który to po prostu wtedy wlała się we mnie rzeka dosłownie Bożej miłości. Tak ogromna rzeka, która całą tą pustkę jakby wypełniła, ta pustka zniknęła w tym momencie. I opanowało mnie takie szczęście i usłyszałem słowa, drugi raz będziesz tak szczęśliwy, kiedy będziesz przechodził z tego życia do drugiego. Dlatego od tamtego momentu oczekuje nas na swoją śmierć, na swoje przejście na drugą stronę z tęsknotą, z ufnością. Oczywiście wiem, że tu jest jeszcze do wykonania wiele rzeczy i tak dalej. Ja nie jestem jakimś, wiecie. Natomiast czekam z ufnością, bo wiem, że to będzie spotkanie z kimś, kto mnie w pełni akceptuje dokładnie tak, jak moje serce tego pragnie. Dokładnie w takim wymiarze, a właściwie w nadmiarze tej miłości, której całe życie tak pragnąłem, tak? Ja w tej miłości jestem cały czas skąpany, wypełniony, ta pustka się nigdy już we mnie nie odezwała. A byłem w różnych kryzysowych sytuacjach. Rok później byłem na wyjeździe w Anglii, pracowałem w bardzo ciężkich warunkach na farmie, gdzie Polacy byli wykorzystywani za głodową pensję, gdzie bez przeklinania, bez wulgaryzmów i bez takiego, wiecie, pełnego złości i gniewu podejścia, nie dało się w ogóle pracować w tej fabryce, tak?
Mieszkałem w karawanie z dwoma chłopakami ze wschodu, którzy tam i ćpali, i na dziewczyny chodzili i tak dalej, i mnie do tego zachęcali. Ja się czułem po prostu, jakbym był w środku piekła. I pamiętam, któregoś wieczoru się modliłem, wyciągnąłem sobie psalmy i się modliłem tymi psalmami i usłyszałem w sercu: spójrz na swoje serce, tam już nie ma tej pustki. Pomimo właśnie tych warunków, w których byłem, rzeczywiście nie było we mnie pustki. I mówię: wow, czyli to działa, cały czas się w ogóle nie wyczerpuje. A im bardziej poznaję Chrystusa, tym ta miłość, mam wrażenie, że jest coraz większa, coraz pełniejsza i coraz jej jest więcej i więcej i więcej. Tak to mniej więcej wygląda. Jakby sprawdzianem też innym tego było to, że na studiach zaczepiała mnie koleżanka, już kiedy byłem po tych rekolekcjach, mówi do mnie: Jacek, jakiś taki jesteś inny, jakiś taki szczęśliwy, czy się w kimś zakochałeś? Ja mówię: w Jezusie się zakochałem. Aha. Z takim rozczarowaniem trochę zareagowała. Ale ta radość poznania Boga była dla mnie i jest tak fascynująca. Ja się od tamtego momentu czuję, jakbym tak skakał z chmurki na chmurkę. Właściwie problemy przerodziły się w zadania, które można łatwo rozwiązać. Chwilę czasami trzeba przeczekać na jakieś Boże rozwiązanie w jakichś trudnościach, ale to nie jest coś, w czym ja się zapadam po prostu w jakąś otchłań. Tylko ja wiem, że Bóg stoi po mojej stronie i On mnie ze wszystkiego wyprowadza. I też muszę powiedzieć, tego jeszcze nie mówiłem na żadnym świadectwie. Dzisiaj będzie debiut i pierwszy raz, kiedy chcę wam powiedzieć, jak prawdziwe są słowa Psalmu 37, werset 5. Rozkoszuj się Panem, a On spełni wszystkie pragnienia twojego serca. Coś, co jest wyśmiewane przez niektórych ludzi, że to jest taka Ewangelia sukcesu. Chcę wam powiedzieć, to jest, dla mnie to jest sukces Słowa Bożego. To jest moc Słowa Bożego, moc działania Boga w moim życiu, że już bardzo telegraficznym skrócie, kiedy poznaliśmy się z Robertem, kiedy ja mu powiedziałem swoje świadectwo, kiedy on się nawrócił, kiedy Robert okazał mi, ale też innym braciom tak szczodre serce, mi ofiarował 3 sklepy internetowe, powiedział: rozwijaj je sobie, ja je pomnożyłem, stanąłem na nogi. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć swoją własną firmę. Pierwszy samochód to w ogóle też dostałem od ciebie. Tego, co prawda, rumpla, który się co chwilę psuł. Ale jeździł czasem. Ale jeździł i nauczyłem się jeździć i nauczyłem się funkcjonować w Warszawie dzięki temu. Wcześniej wydawało mi się, że nigdy w życiu nie kupię samochodu. W ogóle nie można tak myśleć. Nie powinno się nigdy negatywnie myśleć tak bez wiary. W Bogu wszystko jest możliwe. I to otrzymałem. Bóg tak pobłogosławił moje życie, że właśnie stanąłem na nogi. Przez różne związki też przechodziłem. Pragnąłem tej miłości ludzkiej bardzo mocno. Do tego stopnia, że no przynajmniej jeden związek był taki bardzo trudny z tego powodu, że ja tak bardzo pragnąłem tej miłości, a Bóg mnie przeczołgał przez te wszystkie doświadczenia, bo pokazał mi, musi we mnie dojrzeć Jego miłość. To nasycenie wewnętrzne Jego miłością tak, żebym już nie był tym żebrakiem, który żebrze o miłość, ale był tym, który może dawać miłość, jako ktoś, kto jest przepełniony Jego miłością. I kiedy Bóg mnie do tego momentu doprowadził, ja Mu tylko powiedziałem jedną rzecz: Boże, proszę Ciebie, żeby to była dziewczyna piękna, święta, mądra i żeby nie była z odnowy. To sporo wymagań. Bardzo, bardzo tak, subtelne wymagania, bo były też relacje takie, że tak powiem, wspólnotowe, które też mi nie wychodziły, więc mówię: nie, ja już nie chcę więcej się pakować z kimś, kto raz chce, raz nie chce, tak się buja. Ja to wszystko pamiętam. Bo... A ty to wszystko pamiętasz? Bo... Pamiętam te twoje różne historie. Bo ty mówisz: Boże Święty, kiedy on wreszcie stanie na nogach i będzie wiedział, czego chce. Ja też nie wiedziałem, czego ja chcę. No, tak.
I wreszcie miałeś wianuszek, że tak powiem, nawet takich dziewczyn, które bardzo chętnie chciały z tobą. Jak ty chciałeś, to ona nie chciała, jak inna chciała, to ty nie chciałeś i tak było przeciąganie takiej liny. M jak miłość. Serial można było. I w końcu poszedłeś z dziewczyną w ogóle niewierzącą i gdzieś tam zupełnie odpływającą chyba od wszechświata. Nie, ona była wierząca, tak? Ale to już nieważne. Nieważne, no. Nieważne. W każdym razie Bóg dał mi wymarzoną osobę, której naprawdę całym sercem pragnąłem. Później dostałem mieszkanie. To mieszkanie później sprzedałem, mogłem kupić dom w Trójniaku. Później ten dom w Trójniaku sprzedałem i teraz mam dom, o którym zawsze marzyłem całe swoje życie. Jednorodzinny, porządny dom z dużą działką. Można powiedzieć, wszystkie moje takie ludzkie pragnienia zostały zaspokojone w obfitości i w nadmiarze. Tego nigdy nie mówiłem na żadnym świadectwie, bo się zastanawiałem, czy będziecie w stanie to zrozumieć, że Bóg naprawdę nie chce tylko naszego duchowego takiego błogosławieństwa, takiego wewnętrznego, że się dobrze czujemy, że no jest... ale przecież widzimy o błogosławieństwo Abrahama, ile on miał tych tysięcy, tych owiec, a jak Jakub przecież, to też ile on tam miał, te stada, to wszystko, także to... Hiob, prawda, który stracił wszystko, Bóg mu potem w dwójnasób oddał. Tak. I też wszystkiego dał, i majątku. I pragnąłem też, żeby być we wspólnocie takiej charyzmatycznej, ale takiej, w której będą się działy cuda, znaki, przebudzenie. Tak? Oboje właśnie, tego właśnie pragnęliśmy. Właśnie to było to, co ja patrzyłem, jak się nawróciłem na Kościół, to właśnie, gdzie są te cuda? Gdzie? Dlaczego tu wszyscy tacy smutni w tym kościele? Smutni przyszli, smutni wychodzą. Ale weź opowiedz teraz, bo twoja historia też jest niesamowita. Jak się poznaliśmy, albo jeszcze wcześniej. Żeby to tak, wiecie, zazębić. Nie, tak bym tu zaczął. No dawaj. Za dużo nie będziemy. Dostałem telefon od taty. A jak my się poznaliśmy? Mojego. Że przyszedł list do Lęborka. To jak my się poznaliśmy, no to... Że jakaś pani szuka... Bo kontaktu. Tak, ja poznałem moich rodziców, szukałem rodziców biologicznych. Pragnąłem bardzo, naprawdę w sercu i do tej pory to noszę, pragnąłem przytulenia z mamą. Po prostu, żeby tak się przytulić i nawet nic nie mówić. Po prostu, żeby ta miłość macierzyńska na mnie spłynęła. I to jest coś, co daje Duch Święty. Mimo, że on daje więcej, to i tak ciągle tego pragnę, tej macierzyńskiej. Nie wiem, jak to powiedzieć, to jest bardzo trudne do nazwania słowami. I to pragnienie we mnie jest, ale już wiem przez wiarę, że ona się spełni. Że będzie ten moment, że spotkam mamę, bo okazało się, że rodzice nie żyją, jak zacząłem ich szukać. Ale w tym mieście, gdzie mieszkali właśnie, to jest dwójka synów najmłodszych. Nie wiedziałem, ile mam rodzeństwa. Spotkałem się z tym rodzeństwem, poznaliśmy się i wiedziałem, że jest kolejne rodzeństwo, jeszcze czwórka. A w adoptowanych rodzinach, czyli w rodzinach, które zmieniły im nazwisko, zmieniły tożsamość i prawdopodobnie będzie bardzo ciężko ich odnaleźć, was właśnie. No ale pojechałem do ośrodka adopcyjnego, do pani, która pomaga w takich kwestiach. No i to było tak mniej więcej, że prawnie ona nie może wielu rzeczy zrobić, więc czasem wychodziła do toalety, mając dokumenty otwarte i ja coś tam zaglądałem i sobie spisywałem szybko, kto gdzie jest, jakie ma nazwisko i ten. To tak, jeżeli to ogląda ta pani, to przepraszam. Nie wiem, czy robiła to celowo, czy nie, ale... Bo tam był stos dokumentów, to też musiałem trochę coś tam powertować. Myślę, że celowo wychodziła na ten czas. W każdym razie wiem, że w jakiś sposób to przyspieszyło to odnalezienie was. No i też była cała procedura, bo ona musiała się dowiedzieć z bazy danych, gdzie jesteście zameldowani, a meldunek wcale wiadomo nie oznacza, że tam się mieszka. Tak. I tak dalej, więc no i mówię, przyszedł do mnie anonimowy list wysłała. Tak, przyszedł list i do mnie dzwoni tata i mówi: Jacek, czy znasz jakąś panią udaną tę z Lublina? A ja w Lublinie też byłem we wspólnocie charyzmatycznej. Właśnie to nas zdziwiło, że zawsze byliśmy blisko siebie, prawda? Najpierw jeden dom dziecka, drugi co prawda na odległość, ale też byliśmy tym samym. Potem ja w Lublinie, w rodzinie zastępczej, ty w Lublinie, ty wychowywałeś się na Pomorzu, ale do Lublina poszedłeś studiować. Potem tak. Ja do Warszawy i ty do Warszawy. I ja do Warszawy. No. Zupełnie tak, nie znając tego, jak Duch Święty to już wszystko przygotowywał pod dzisiejszy live. Czyli dostałeś list. No.
Tak, no i tata dzwoni, jakaś pani Danuta, nie? Ja mówię, nie znam żadnej pani Danuty. Mówię, no weź się otwórz i przeczytaj to, co tam jest napisane. No i przeczytał, że jest brat, który poszukuje tutaj korzeni, formacji i chciałby poznać rodzeństwo. I czy ja się zgadzam? No, oczywiście, że się zgadzam. No i w ten sposób pierwszy odkodowany kontakt to był ze mną i z Robertem, prawda? I z Andrzejem. Tak, z tych adoptowanych. Bo się okazało, że nas jest ósemka. Była taka piosenka Reniusz, kiedyś cię znajdę. I pamiętam, jak jechałem gdzieś przez jakiś las i akurat była w radiu. I tak mnie jakoś rozrzewniło mnie, że i tak śpiewałem, że kiedyś cię znajdę. Myślałem o tobie właśnie, że kiedyś cię znajdę. I tam jakoś mi się łezka nawet uroniła śpiewając to. No i znalazłem cię. Chyba parę dni później się odezwałeś z tego listu, bo to już było ten czas, parę dni później się odezwałem. Tak. Pamiętam taki poważny głos Roberta, którym wiedziałem, że jest biznesmenem. Już tak mi ta pani Danuta powiedziała, że prowadzi firmę w Warszawie, więc sobie wyobraziłem, Boże święty, ja tu taki leszczyk mały, pracujący na pańszczyźnie tam w jakiejś firmie, a tu wielki pan biznesmen, no i się umówiliśmy i pan biznesmen przyjechał. A ty słyszałeś, do mnie, do firmy. Że do Krzyśka dotarło, do tych naszych młodszych braci dotarła informacja jakoś przekręcona, że jestem lekarzem. I oni się spodziewali jakiegoś lekarza, bo też później, że takie coś do mamy doszła taka informacja, że... A to teraz jesteś lekarzem dusz ludzkich. Znaczy Jezus jest lekarzem. Jezus jest lekarzem. Ty no pasie. Tak. Ale też, ale potem doszło, że potem spodziewali się pana steczką takiego. Pana steczką. Pod krawatem, że się przywita z nimi i też tam, no to no tak właśnie informacje krążą. No. No i byłem przeszczęśliwy wtedy. Przyjechałeś do mnie. Od razu. Na Białękę. Od razu, kiedy kończysz pracę? Do mojej firmy. Do mnie, tak? Pierwszy. Ty dostałeś chyba mój numer. Ja dostałem twój numer, ja zadzwoniłem. Tak. I od razu tego samego dnia przyjechałeś. Od razu, tak? Gdzie pracujesz? Okazało, i o 17 zabrałeś mnie samochodem i wszystkie kolejne dni to były długie wieczory. Co nocy, tak. Co noce całe poznawania się, rozmawiania i tak dalej. I szukania rodzeństwa kolejnego. I szukania dalszych właśnie kontaktów. No i też odnaleźliśmy, pozdrawiamy Pawła i Magdę, nasze rodzeństwo. No i Robert był wtedy taki wierzący, wierzył w to, że Bóg istnieje, ale bez przesady. Znaczy nie, ja wierzyłem, że Bóg istnieje, wierzyłem, że istnieje piekło. Nie wierzyłem, że Bóg przyszedł jako człowiek na ziemię. Stwierdziłem, że to jest troszeczkę niemożliwe. Po co miałby absolut stawać się z czymś zamkniętym, czym ścisnąć się? No tak jakby miało stać się mrówką ja teraz. Po co? Nie mógłbym sobie tego wyobrazić. No tak, i mieliśmy wspólny czas, wspólne wyjazdy i pamiętam, że bardzo mnie w sercu bolało to, że tej mojej największej radości, którą mam w sercu, tak, nie mogę podzielać z tymi, których tak bardzo kocham. A ja atakowałem Kościół, pamiętam, coś drwiłem ze Świętej Trójcy, ze czegoś tam i pamiętam, jak to mówię, że to mi się bardzo boli, że ja tutaj z tej Świętej Trójcy kpię i coś tam gadam, no. No, ale byłem przesiągnięty tym właśnie, nienawidziłem księży, dla mnie księża. Ja wiele lat dochodziłem do tego, żeby w moim sercu nie mieć pogardy dla księży, nawet po nawróceniu, bo miałem tą wtłoczoną przez świat, tą nienawiść. Ale pamiętam, że chyba wracaliśmy z Krakowa albo jechaliśmy do, kiedy ja wam zacząłem opowiadać historię z modlitw egzorcyzmów, uwolnienia, egzorcyzmów i chyba trochę wam tam szczegółów odsłoniłem. Na zasadzie takiej, żeby wam pokazać, że ten świat duchowy jest realny, jest prawdziwy i że dzieją się rzeczy ponadnaturalne. Akurat tylko takim świadectwem byłem w stanie. Ale to chyba zrobiło na tobie i na Krzyśku wrażenie. To znaczy, i tak po nitce do kłębka, nie? Bo ty mi wcześniej dałeś książkę, tą Jezus, szatan to chyba później naprawdę. Dałem tą książkę, później? Szatan istnieje naprawdę. Ja wiem, że już wtedy w tej rozmowie już byłem taki już coraz bliżej tej wiary. Mm-hmm. No, ale czułem wtedy, pamiętam tę rozmowę, taką osobową ciemność czułem w tym samochodzie. Osobową taką ciemność. Ale niesamowite jest to, że czytając tą książkę, to nie tyle osoba diabła i te wszystkie tam takie straszne, potworne różne sceny, tylko
osoba Maryi sprawiła, Maryi, że... I... Dla mnie potwierdzeniem było najbardziej to, że to, co ty opowiadałeś, dokładnie jest to samo w książkach. No przychodzi Matka Boża, prawda, dotyka tą osobę, te diabły uciekają, ona się staje szczęśliwa i jest spokojna i wolna i radosna. Nie? Czasami Jezus, czasami ten, ale ten wątek Maryi rzeczywiście... Ja wam opowiadałem a teraz... A mi się przypomniało, jak byłem dzieckiem, to miałem sen, w którym śniła mi się Matka Boża i nauczyła mnie różańca. Krzyśkowi też się przyśniła Matka Boża. Pamiętasz? No, nie do ale to końca. Już on sam może kiedyś czekamy wystąpi na wizji. Krzysia. Czekamy na ciebie, Krzysiu, żebyś tutaj wystąpił. Obiecywałeś już parę razy. I pozdrawiamy cię i twoją małżonkę i dzieci kochane. Maryja, bo rzeczywiście zapamiętałem z jednego egzorcyzmu taką scenkę, kiedy ksiądz był tak już zmęczony tą modlitwą, jakby brakiem efektu, że spokojnie sobie ukląkł, właściwie on poszedł pod Najświętszy Sakrament, a nam jakby pilnującym i wstawiennikom kazał właśnie zostać z tą osobą dręczoną. I nie będę wam tych szczegółów opisywał, ale jakby wtedy mieliśmy manifestację tego, że w momencie, kiedy prosimy Maryję o pomoc, ona zjawia się natychmiast, błyskawicznie. Kiedy on poprosił o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, on pojawił się w tym, dosłownie w tej sekundzie. I jeszcze prosił o wstawiennictwo księdza Franciszka Blachnickiego, bo ta dręczona osoba akurat była związana z oazą. Mhm. Więc ta trójka się pojawiła, i Maryja, i święty Jan Paweł II, jeszcze chyba wtedy nie był święty, i Franciszek Blachnicki, ksiądz Franciszek Blachnicki, i dziewczyna została uwolniona. I to było dla mnie, mimo że ja teoretycznie powinienem w to wierzyć i wiedzieć, że tak jest, jakby to zobaczenie tego tak namacalnie, bardzo mocno mi się wryło właśnie w... To znaczy, ale powiedz, po prostu się diabeł wściekał, tak, że oni tu przychodzą, dar się, tak, przez tą osobę? No, przez te wściekłości diabelskie wiedzieliśmy, że oni tutaj są. Wyzywał jakby też, ich, tak, te osoby święte wyzywał. Jakby to już nieważne, co tam diabeł robił, ważne jest, co zrobili święci. Oni przyszli, pozamiatali i zrobili porządek, tak. I to, że to się stało, ja wtedy dzięki tej modlitwie właśnie zobaczyłem, że prosząc o wstawiennictwo świętych, Maryi i innych świętych, nie musimy czekać, aż oni tam z nieba, jak piórko, tak spokojnie zjadą na dół, tylko są w okamgnieniu, są błyskawicznie przy nas. Więc teraz możemy też poprosić Maryję, Maryjo, zapraszamy ciebie, żebyś teraz przytuliła każdą osobę, która tego słucha. Jesteście w tym momencie przytulani przez Maryję. Amen. Moje doświadczenie z egzorcyzmami nie jest takie bogate jak twoje, ale jechałem kiedyś do Krzysia, do Kazimierza. Też jest bogate. I postanowiłem, tak czułem w sercu, żeby zajechać do Wąwolnicy, tam jest sanktuarium Matki Bożej. I to był środek dnia. No tak, a to bliziutko Kazimierza Dolnego. Tak, po drodze właśnie z Lublina. Mm-hmm. Był środek dnia, wiedziałem, że mszy chyba nie będzie, tylko no to mówię, wejdę tam pod tą figurę. To był taki stary egzorcysta, ksiądz Pędzioł. Tak. Właśnie. I ja już nie żyję, był bardzo dobry. Zaczynam się modlić i słyszę dosłownie za drzwiami, jak tam... Wrzaski. Wrzaski. Jak ten diabeł wykrzykuje przez tą osobę. Jak Katarynka po prostu. No tak. Całą opowieść o świecie wyśpiewywał, od stworzenia świata. Wszystko na odwrót. Oczywiście. Wszystko swoje przekłamanie. Ja jeszcze wtedy nie byłem aż tak, bo tak powiem, znaczy wierzyłem tak jak wtedy, byłem nawrócony, ale też... Jeszcze byłem pełen lęku, prawda? Teraz już powiedzmy tego lęku tyle nie ma, już zatwierdzony. Wierzę, że jestem bardziej w tej wierze, ale wtedy to na mnie spowodowało te dreszcze, te emocje. Co ja mam zrobić? Mam uciekać? Co? W ogóle nie wiedziałem, jak mam się zachować. A ty byłeś w kościele wtedy, nie, tak? Nie, w tej kaplicy. W kaplicy. Po prostu poszedłem się pomodlić do kaplicy. A to było w zakrystii przy kaplicy, ale to drzwi obok. Tam były te wrzaski. No, były te wrzaski, te szczegóły i wsłuchiwałem się najpierw w te opowieści diabelskie. A potem, skoro tu jestem, to będę się modlił o uwolnienie tej osoby, no, skoro już mnie tutaj przyprowadziła Maryja, wziąłem różaniec, nie pamiętam, czy powiedziałem cały różaniec, czy ten...
Ale pamiętam, że ja skończyłem modlitwę, ksiądz skończył modlitwę, osoba stała, uspokoiła się i tam już dalej oczywiście. Nie wiem, jak było, bo też nie. I nadszedł ten dzień szczęśliwy, kiedy zdecydowałaś się na to, żeby wstąpić do naszej wspólnoty, pójść za mną w centrum Warszawy, znaczy wstąpić. Przychodziłem na, tak. Bo miałeś rodzinę i wiadomo swoje zobowiązania, ale kiedy tylko mogłeś, to przyjeżdżałeś na uwielbienia i wziąłeś udział w seminarium Reo, w rekolekcjach Reo. Odnowy ewangelizacyjnej, odnowy, tak. Ale już wcześniej byłeś gorący, to nie jest tak, że dopiero po tych rekolekcjach zrobiłeś się gorący, tutaj, prawda? Już tutaj te wszystkie treści mniej więcej znałem, które tam były. Natomiast ta gorącość Roberta i jego taka świeża wiara mocno mnie rozpalała, bo... Właśnie mówiliśmy o te cuda, nie? Bo mnie interesowało to, żeby widzieć te znaki. I modliliśmy się, pamiętasz, o te... No Robert był tak nagrzany, on tak chciał widzieć te cuda, znaki uzdrowienia. Dzieci, ludzie z tych wózków. Ja przybierałem nogami, żeby mnie Marika dopuściła tych modlitw stawienniczych. Poczekaj, spokojnie, tutaj Jacek mówił, ale czasami tam cichaczem wziąłeś, wiesz, byłem taki szczęśliwy, że mogę wziąć tak, udział. Ja ciebie cichaczem brałem? No tak, nie wiem, czy tak, powiedzmy, nie było chyba jeszcze tak oficjalnie zgody, że mogę się modlić stawienniczo, ale no jakoś tak... Ja też nie przyszedłem kursu, wiesz, modlitwy stawienniczej. Ja też byłem, że tak powiem, na gębę. My mamy kursy, że tak powiem, po prostu praktyki. Marika, w ogóle pozdrawiamy Marikę, jeśli nas no ogląda. No i teraz widzisz, Marika będzie miała zakaz prowadzenia wspólnot. Dopuszcza bez kursu. Nie, po prostu... Nie, ale Marika uczyła też po tym i dużo rzeczy mówiłeś, potem książki czytałem, to też nie jest tak, że... Robiliśmy to zupełnie na rympał i nie zastanawiając się, co my robimy. Aczkolwiek uczyliśmy się i podobało mi się twoje podejście, szczególnie do prorokowania. Mówiłeś zawsze, że jeśli nas 100 proroctw, kilka będzie trafionych, a reszta będzie nietrafionych, to i tak warto prorokować, żeby się uczyć. A bo to w kościele właśnie, bo ja się zastanawiałem ciągle, tu mówimy, tu noga odrasta, tu wątroba uzdrowiona, tu coś. Na mszach o uzdrowienie w Warszawie. I nikt nie wychodzi. Na Placu Grzybowskim. I wszyscy wychodzą z kościoła i nikt nie przychodzi i powie, o to ja, to mi się tutaj jest. Właśnie. Kiedy oni wreszcie przyjdą i się przyznają, czy oni są uzdrawiani, czy nie są... A my strzelaliśmy wtedy tymi jak światłami jak z kapiszona. Jak z maszynowego. Turo, bala, bala. Nie? No tak. I takiego uzdrowienia fizycznego to ja nie kojarzę w ogóle z tamtego okresu. Ja kojarzę, jak przyjechała Maria Wadia. To były, wtedy były świadectwa, były. Wtedy tak? Nawet mój sąsiad Tadeusz Kręgosłup, mój Jezus, uzdrowił. A. Dysk mu wypadał. To kojarzę, ale to było właśnie, ale takiego... On wtedy padł, miał taki spoczynek, prawda? On taki wielki, wielki chłop. Nie? Nie miał wtedy spoczynku chyba. Na pewno? A może i tak, ale nie... Mi się wydaje, że właśnie miał spoczynek i... Możliwe. To ja też właśnie te spoczynki, to wszystko, ekscytacja, o co tu chodzi, tu Duch Święty mi mówicie, drugi mówi nie, tam trzeci mówi, że to jak diabeł, to każdy co innego, gdzie jest prawda, gdzie są dokumenty, jakie dokumenty, człowieku, jaka odnowa, jaki ten, nie ma nic tutaj, ty mi film Duch pokazałeś, zobacz, tu film Duch masz i w filmie Duch było o spoczynkach tam i z tego filmu Duch najbardziej zapamiętałem, żeby modlić się o Ducha Świętego, nawet za niewierzące osoby, które są nawet daleko i one przeżywały spoczynki w Duchu Świętym. Bądźcie odważni, módlcie się o swoje osoby. O Ducha Świętego przecież to jest Bóg. Duch Święty jest właśnie po to nam dany, żeby dotykać i wierzących, i niewierzących. On ma moc ponad wszelką mocą. Chcieliśmy te cuda. Tam, gdzie my nie możemy po ludzku ani nikogo nawrócić, ani przekonać. To zobacz, ile lat żeśmy chcieli cuda, a kiedy żeśmy zaczęli widzieć. To jest 8 lat chyba. No właśnie, dojdźmy do tych cudów po kolei. I teraz tak, ty się przeprowadziłeś spod Warszawy jeszcze dalej, do Wołomina. Do Ząbek i potem do Wołomina. No. Albo wcześniej w Warszawie jeszcze mieszkałeś. Czy no Warszawa, Ząbki, Wołomin? Tak. Ja to mówię, później... ja nie mam swojego miejsca. A ja za tobą. Bo urodziłem się w Kazimierzu Dolnym, potem Kraśnik, Puławy, Lublin, dom dziecka jeszcze chwilę w Lublinie i Lublin miejsce zamieszkania, potem Warszawa, ale... Ząbki, teraz Wołomin. I teraz czuję, że jestem na swoim miejscu, bo jak modliłem się do świętego Józefa o pomoc w finansach, żebyśmy mogli zbudować dom,
I tak się wymodliłem, i tak żeśmy nowennę jakoś, i coś tam, i jakieś razem z żoną. I idę na mszę tam, bo to żeśmy wzięli działkę od właśnie od Tadeusza tego uzdrowionego. Oni nam podarowali w super niskiej cenie i w ogóle nam na raty rozłożyli płatność. I teściowa dała pieniądze, na nas to był cud po prostu, bo nie mieliśmy nic. Ja mnie to było. Pozdrawiamy. Cuda za cudem. Ty mówisz o cudach błogosławieństwa finansowego. Ja tak samo czuję całe życie te cuda. Doświadczam ich i zgubiłem trochę myśl, ale mówiłem o. A, no i wchodzę do kościoła, bo mnie tutaj tadzio, oni się tu już przeprowadzili, mieszkają, nam tą działkę chcą sprzedać, więc ja modlę się o te pieniążki, o to wszystko i idziemy na mszę i się okazuje, że to jest świętego Józefa Robotnika. To Józefa cały czas, ale to jest moje miejsce na ziemi. Już wiedziałem, jestem wreszcie. Jesteś wreszcie u siebie. Siebie. Tak. To jak, wreszcie gdzieś mogę korzenie zapuścić. To jak z Olą siedzieliśmy w kancelarii jeszcze przed ślubem, kiedy trzeba załatwiać te wszystkie rzeczy takie formalno-kościelne do sakramentu i do tego ślubu konkordatowego i trzeba tam odpowiadać na różne pytania. Właśnie urodzony, gdzie bierzmowany, to u mnie jest dokładnie ja tak samo. Ja zawsze miałem problem z tymi nazwiskami, jak mi w banku dzwonili, nazwiska panieńskie matki, a tak, które to było? Jak teraz źle strzelę, to mnie wykreślą, że ta linia automatyczna mnie skasuje, mnie pani. Tak, my w ogóle autoryzacja. Za późno. Okazało się, bo ten ksiądz w kancelarii był na początku na nas mocno taki wkurzony, że zbyt późno się zgłosiliśmy na to podpisywanie tych wszystkich rzeczy w księgach. Więc taki był, no powiedzmy ładnie, niezadowolony z tego powodu, ale jak zacząłem mu strzelać tymi miejscowościami, urodzony w Kazimierzu, zameldowany jeszcze gdzie indziej, rodzice w Lęborku, szkoła, liceum jeszcze gdzieś indziej, studia jeszcze gdzieś indziej, teraz zamieszkały jeszcze gdzieś indziej. I mu tak tymi miejscowościami, a on mówi, tak patrzy się na mnie, mówi pan, to jest homo viator, czyli człowiek drogi. I się zaczął śmiać. To bym się zastanawiał po tym homo. No ty nie wiesz. Nie homo nie wiadomo, tylko homo viator, czyli człowiek drogi, czyli ja, taki, który nie ja ma żadnego. Ja tylko znałem serek homogenitalny. Czyli nie ma żadnego miejsca stałego zamieszkania. No ja takimi czujemy się takimi przybędami. Czuliśmy się czas. Czuliśmy się, ale ja do dzisiaj. Ale zobacz, że Słowo Boże mówi, że już nie jesteśmy właśnie tymi gdzieś tam wysłanymi przychodniami, tak, przybłędami. Tylko, że mamy to nasze miejsce w niebie, nie? Mamy nasze miejsce w niebie, jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy dziedzicami i to jest powód do wielkiej radości. Ja też czuję, że ten mój ostrówek to jest już takie miejsce docelowe, ale to tak po ludzku. Natomiast w sercu swoim to wiem, że najlepsze to jeszcze przede mną. No tak, niebo. I teraz zobaczcie, Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone. I marzyłem o tym, żeby widzieć znaki cuda, ale na początku wydawało mi się, że znaki cuda i wielkie jakieś spektakularne rzeczy to może być tylko Baszabora. Jak przyjedzie Baszabora, jak przyjedzie ksiądz Maniakal, jak przyjedzie Maria jak Wadia, papież pobłogosławi. Papież pobłogosławi. Jak przyjedzie Marcin Zieliński. Nie, wtedy też nie był Marcin. Był już Marcin, by pamiętam. Początki naszej wspólnoty. To... Początki ale naszej... nie, no to tutaj, ale ja już mówię o Pójdź za mną, tam te wcześniejsze. Pójdź za mną, tak. To tam jeszcze nie było, to jeszcze on wtedy zaczynał, wtedy było na warsztatach z Marią Wadią. Ale to jeszcze dojdziemy do tego. I teraz tak, ty się przeprowadziłeś do Wołomina, ja się przeprowadziłem do Kobyłki, też niedaleko Wołomina. Miałem już wtedy daleko do centrum Warszawy, żeby tam jeździć na spotkania naszej wspólnoty, notabene ukochanej wspólnoty, Pójdź za mną. I trochę oklapłem duchowo, bo nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić, prawda? Tu nie było żadnej takiej odnowy w Kobyłce. No i wiadomo, jak człowiek przestaje uwielbiać, przestaje modlić się wstawienniczo. Chodzić w gorącu Ducha Świętego. No, po prostu zrobiłem się taki oklapły, oziębły. Katolik dalej, ale taki już no, uspokojony. Uspokojony. Taki niezagrażający. Zastygły. Taki zastygły. Niezagrażający, już nie szukający kogo zewangelizować, komu opowiedzieć o Jezusie. Tak, i wtedy ty do mnie wieczorem wysyłasz mi SMS-a, że tutaj jest Jacek proroctwo na ten temat. Widzisz, to było tu u ciebie, a ja byłem tak, że... No. Ty byłeś cały czas gorący.
Świeżo nawrócony. Ja chciałem, no już nie miałem świeżo, bo przeprowadziliśmy się już było wiele lat. No taki dziki bardzo był. Chciałem modlić się wstawienniczo, bo tu widziałem te przejawy ducha właśnie. Tu widziałem te słowa poznania, słowa jakieś tajemnicze. Widzieliśmy jakieś drobne uzdrowienia, w cudzysłowie, że ktoś począł, kto nie mógł począć wiele lat, nie? Ale mimo wszystko to nie było to, co by się chciało zobaczyć, nie? Że ten guz zniknął, że tam... Torbiel znikła, rak odszedł. Okulary, wódka wstała. I tak dalej, że słuch wrócił, nie? Inny. No i... No ale wytrwale właśnie walczyliśmy i w tym domowym kościele, w tym naszym włomińskim, były msze dla małżeństw i po tych mszach dla małżeństw podchodzi ludzie, że jakoś modlitwę. I tak się zawiązało, się takie nieformalne kółko ludzi, że się modliliśmy się wstawienniczo i coraz częściej, coraz więcej. No i z tego potem wynikło właśnie, że wieczory chwały, czyli te wieczory, jak to się nazywa, nieformalnie, nie wolno tak nazywać, msza z modlitwą uzdrowienia. No ale taką formę zgodził się proboszcz i ja zupełnie nie mając, znaczy miałem to doświadczenie z pójdź za mną, ale nie mając takiej jakiegoś, no próbowałem, tak jak umieliśmy, prowadziliśmy te modlitwy o uzdrowienie i poprosiłem wtedy księży, no bo racji nie było zbyt dużo, żeby błogosławili ludzi. Była jedna taka z mszy, chyba trzecia czy czwarta, że pół kościoła padało pod rękami księży. Księże nie wiedzieli, co się dzieje. A w ogóle wszyscy księża z parafii, bo jesteśmy, bo to jest parafia księży orynistów, więc wszyscy oryniści przychodzili, 21 mniej więcej, oni tam stawali z przodu kościoła przed prezbiterium, tak, kładli ręce na chorych, no i ten dziadek tam się strasznie przestraszył tego, że że ktoś tam zemdlał pod jego rękami i nie wiedział, co on ma robić, czy wzywać karetkę. Łapali za włosy tych ludzi, szarpali te kobiety, żeby nie upadł. Wiesz, to było naprawdę, nikt nie... Dramatyczne, nie wiedzieli, co się dzieje. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Po prostu ktoś krzyczy, mówi, ja do tego księdza nie idę, mówię, no, tutaj padają. U mnie go padają. Tak, tu coś, wiesz, tu chłop jak dąb, 2 metry, pamiętam, do tego małego księdza Stefanka podszedł, on tam ledwo na palcach, żeby mu na głowę położyć rękę, tylko nałożył, a on pach i leci, a on go próbuje łapać, ta kruszyna, jak stary dziadziunio, takiego chłopa i gdzieś go próbuje łapać, on tu klęczy, leży. Ja wiedziałem, że to nie jest udawane, że to nie są jakieś sytuacje, że ktoś się naprężył i tutaj oszukuje, że chce przeżyć coś, ten. A dziecko też... wtedy było uzdrowione, które wrzeszczało, nie chciało, matka go pchała do tego księdza i ksiądz położył wreszcie, też chyba Stefanek akurat, położył tą rękę, tylko pomodlił się chwilę i to dziecko właśnie zostało uzdrowione z padaczki. Dziecko uzdrowione z padaczki. Był też u nas taki neopresbiter, który dopiero właściwie zaczynał i siedział w konfesjonale. I na ten wieczór chwały przyszła taka para. Właściwie ta dziewczyna to tam przyszła, żeby uwielbiać Boga, a ten chłopak to tak dla przysłowiowej beki przyszedł. Tak, razem on z nią, przyszedł wyśmiać to, żeby wszystko. To wyśmiać i kontestować to wszystko. I on tak dla jaj poszedł do tej spowiedzi. Żeby tam, tak, on jeszcze bardziej, żeby jeszcze bardziej pokazać, że żeby jeszcze bardziej pokazać, że on sobie będzie tutaj stroił żarty, uklęknął i ten ksiądz neopresbiter otrzymał taki przypływ Ducha Świętego, że zaczął mu, temu chłopakowi, mówić jego grzechy. Tak. Finał był taki, że on po tej spowiedzi padł jak martwy krzyżem. Przed ołtarzem leżał. Przed ołtarzem. I leży 2 godziny. Leży. I do księży, że zróbcie coś, co żeście mi zrobili dziewczyna z chłopakiem. Tam, tak, ta co dziewczyna żeście mi zrobili z chłopakiem. Ta dziewczyna po prostu, co się stało, co się zrobili z moim chłopakiem? Co tu się stanęło? I to był początek właśnie wielkiego takiego wylania Ducha Świętego, można powiedzieć, tak. Które się dokonało nad Wołomin. Zobaczcie, Wołomin, to jest niesamowite, że Bóg wybiera to, co jest niemocne, to, co jest zgardzone. No z czym wam się kojarzy Wołomin? No dobra. Jest taka piosenka. Żył w mieście Wołomin, miał widok na komin. No jest, tak. Każdy wie, no Pruszków i Wołomin, no to była... Pruszków i to Wołomin. To byli żołnierze, tak naprawdę to byli... Wołomin to mafia, ale to nie była to byli żołnierze mafii, tak można powiedzieć, bo to była biedna bardzo część podwarszawskich miast, gdzie z tej biedoty rekrutowali żołnierzy.
i oni zajmowali się tymi najobrzydliwszymi rzeczami, a ci panowie, liderzy nie byli z Wołomina. No, ale to tak. Więc Bóg sobie zawsze upatruje to, co jest słabe w oczach ludzi, to, co jest wzgardzone i spojrzał łaskawie tutaj na... I tam, gdzie grzech, rozlewa się też łaska. Tam obficie. Się rozlewa jeszcze obficiej Boża łaska. To jest wszystko, mówimy, opowiadamy po to, żeby w was wzbudzić wiarę, że te przebudzenia i wielkie znaki mogą się dokonać w waszych życiach, z waszych rąk mogą się dziać olbrzymie cuda. Jeśli I co więcej, będziecie, Bóg tego pragnie, żeby to się działo. Jeśli będziecie pragnąć, ręce. Tak. Jeśli Bóg tego pragnie, on się pragnie wylewać. Jeśli wy będziecie pragnąć, to Bóg już jest przed wami, on tego pragnie jeszcze bardziej niż wy. Przecież on całe stworzenie jęczy. Dzisiaj jest to w czytaniu, wyobraź sobie. Że jęczy stworzenie i oczekuje objawienia się Synów Bożych. On świat chce zobaczyć Synów Bożych, a nie te sieroty takie, które chodzą smutne i gnębione przez wroga. No bo moglibyśmy prawie popłakać całe życie, jak tak. Nam ciężko, bo tak, żeśmy przeżyli tyle tragedii. No i teraz tak, i ty do tych wieczorów chwały to chyba ja nie przyjeżdżałem tych pierwszych, nie, które nie, ty pierwszy prowadziłeś. Nie, nie było w ogóle. Nie w ogóle mnie nie było, ja wtedy klapłem, że tak powiem, duchowo i wysłałeś mi SMS-a, że o, Jacek, tutaj jest proroctwo dla ciebie. No i patrzę. Tak. Odcinek. Pozdrawiamy chłopaków. Odcinek był z gdzie dwóch lub trzech. I właśnie Rafał prorokował. Mówi, że no chłopak w peterku bordowym. Jacek jeszcze powiedział. Jacek powiedział, który kiedyś był gorliwy, teraz oklap. No tak już parafrazuję. Mm-hmm. Że Bóg ciebie na nowo namaszcza i wybiera ciebie tak jakby do wielkiej posługi, czy do szerokiej posługi, coś w tym stylu takiego. I pamiętam, od minuty tam mi tak wysłałeś. No tak, żebyś się musiał przewijać, żeby tak, nie musiał przewijać. No ja tak słucham tego i nie wierzę w to, co słyszę. Mówi, kurczę, no. Miałeś ten sweterek na sobie? Miałem ten sweterek, mówię, miałeś? No, to o mnie, to nie, o mnie, to... Mogę. To proroctwo jest o mnie i rzeczywiście błyskawicz w tym czasie, no bo i ty... Ty wymyśliłeś, że będziesz robił rekolekcje ewangelizacyjne w swojej parafii w Świętej Trójcy w Kobyłce. A ja mówię, zrób u mnie, u nas wieczory chwały, ludzie przychodzą, nie ma co z nimi zrobić, trzeba tutaj jakoś... Nie, ja będę robił tutaj. No i odbiłeś się niestety. Tam się odbiłem od muru. A w Wołominie poszliśmy do księdza proboszcza chyba za pierwszym razem. Z Mariką jeszcze. Z Mariką i dostaliśmy zielone światło na rekolekcje. O tym też jest w tej książce, że już na tych rekolekcjach tak. Dokonał się pierwszy uzdrowień. Pierwszy cud uzdrowienia, taki konkretny, że chłopak został uzdrowiony z łuszczycy. Miał czerwone plamy na całym ciele. I te plamy mu znikły. Płomień mocy Jezusa. Bo to ma być książka o mocy Jezusa tak naprawdę. Bo to jest o mocy Jezusa, to nie jest książka o mnie. Historii. Ja jestem, wiecie, to... No bo ta moc Boża się objawia przez nas. Tam było więcej tych uzdrowień. Proszę? Tam było więcej tych uzdrowień, tam było kilka. Na tych pierwszych rekolekcjach, ja pamiętam. No i w tym uzdrowieniu mojego Kuby na koniec. Co prawda to nie było w ramach rekolekcji, ale one się kończyły. I zachorował mi syn na zapalenie mózgu, tak? I też Bóg go podniósł. Gdzie już zostały mu godziny życia, nie? Były inne, ale tych innych, widzisz, jakoś nie pamiętam. Ale tak, było ich kilka. Tak, dokładnie. No i wtedy zawiązała się wspólnota uwielbieniowa, no i wtedy ruszyliśmy razem, tak? Jako wspólnota. Tak. W parafii Świętego Józefa, więc wspólnie te wieczory chwały zaczęliśmy robić i co, może powiedzieć, że wtedy się wysypały te uzdrowienia, tak? Lawinowo wydaje mi się, że to zaczęło. Tak, każdy wyrzucał. Ludzie nam przynosili jakieś zdjęcia, jakieś coś. I jakieś pisali na to odręcznie, coś się wydarzyło, gdzieś po prostu było tego sporo. Ja to, co mogłem, to przekazywałem do księdza. A ja co mogłem, to zapamiętałem. Dziecko, które miało 3000 wad serca, zostało uzdrowione, że zostały dosłownie 3 jakieś wady, które kompletnie były nieistotne dla jego zdrowia. I to było
w ten sposób, że ta mama tego dziecka przychodziła na wieczory chwały i chyba za piątym razem, albo chyba za piątym razem to się dokonało i była szczęśliwa. Pamiętam takie, pamiętam uzdrowienie właśnie, że nam przyniosła kobieta zdjęcia, że znikła torbiel. Pamiętasz, takie czarno-białe zdjęcia dostaliśmy przed i po, się śmialiśmy, że właściwie to wygląda jakby przed, nie było tej torbieli, a po była, bo my nie wiedzieliśmy, co czarne, co białe, co jest co. Nie, no, nie znamy się. Tacy uczeni jesteśmy. Co jeszcze było? Było dużo takich świadectw, padaczki, które byli, ludzie nam mówili, ale nic nie przynosili. To znaczy na przykład, że uzdrowiona z raka piersi, jakichś różnych sytuacji. Tak. Bali się świadczyć, taka jest prawda. Bali się zaświadczyć, bali się powiedzieć. To, co do nas docierało, to myślę, że tak, nie wiem, 10-15% tego, co Bóg robił i tych odważnych ludzi. I też widziałem, pamiętam, jak ta Boża moc, po prostu modlę się, pierwszy chyba jeden cud, pierwszy, jaki pamiętam, jak się modliłem, to kobieta starsza, taka o 75 lat, powiedzmy, zmęczona życiem, utrudzona i płacząca, że ją boli kręgosłup, biodra i pomodliliśmy się, odszedł ból kręgosłupa i zapłakana po prostu, cała tutaj mokra, ja zapłakany, bo pierwszy raz widzę, że Bóg tutaj zdejmuje ten ból. Mówi, to jeszcze biodra. I pomodliśmy się za biodra, też odszedł ból, przeszczęśliwa. Potem wiem, że opowiadała po całym Wołominie, że Bóg uzdrawia i wiem, że to było to trwałe. W sumie to nie było pierwsze, bo pierwsze to było zdrowienie jeszcze ucha osoby, która miała nowotwór, miała wycięte z ucha, ale to już dobra, bo można by było tych świadectw. Nowotwór z ucha, tego nie pamiętam. Bo to było przed wieczorami chwały jeszcze. Okay. To było przed wieczorami chwały, to poszedłem na odnowę, która była w Wołominie i przekazałem to, musiałem lecieć po dzieci na jakieś zajęcia, przekazałem, modliliśmy się, sobotora prowadziła spotkanie, powiedziała, żebyśmy wstali, położyli ręce na osobie z przodu i pomodlili się nawzajem za siebie, nie? Ja się pomodliłem za to, co miałem panią koło siebie i powiedziałem, że ja muszę iść, ale wierzę, że Bóg uzdrawia ucho, bo czułem takie kucie w uchu, nie? I ucho, i ogłoś to potem na głos powiedz, nie? Bo ja muszę lecieć, nie? I ona to rzeczywiście ogłosiła i ja po pół roku się dowiedziałem na rekolekcjach u Marcina Zielińskiego. Było kilka osób z tej wspólnoty i dali mi świadectwo, że kobiecie właśnie z tym nowotworem wrócił słuch, a tej, na którą przekazywałem, powiedziała, że ją też Bóg uzdrowił, miała 4 tygodnie zapalenie ucha, nie chciała przejść. Czyli 2 osoby od razu za jednym zamachem. Cudownie. Bóg uzdrowił, nie? I to rozpalało, to było po prostu, jak słyszysz takie rzeczy, to cię zachęca, pomimo tak. innych rzeczy, które zniechęcają. Żona leżała na porodówce w Wołominie i wypisywała już pani pielęgniarka nam papiery do wyjścia i ta położna tak patrzy na mnie i mówi, ja pana znam. No ja pani nie znam. Ja pana widziałam. Przychodzi pan na wieczory chwały w Wołominie do kościoła? Mówię, tak. Wie pan co? Moja córka została uzdrowiona na jednym z takich wieczorów. Mówię, co się stało? Jak ksiądz przechodził z Najświętszym Sakramentem, znikł jej taki widoczny, duży garb na plecach. Także to można powiedzieć, taki wysyp był, bo... Praktycznie kogo nie dotykaliśmy, to Bóg coś z nim robił. Modliłem się za młodą dziewczynę i ona miała od pół roku jakieś alergie na skórze, tak ją swędziało. I ja czułem po prostu, tylko położyłem na nią rękę, to czułem, jak po mnie też zeszła ta Boża moc, aż mnie całego przeszły takie dreszcze. I ona mówi, że to samo poczuła, natychmiast wszystkie swędzenie odeszło od niej, nie? Najbardziej śmieszne to uzdrowienie, jakie widziałem dla mnie, to było, jak przyszedł znowu Tadzio, mój sąsiad kochany. Przyszedł i taki zgięty w pół, wyobraź sobie, kogoś wchodzącego do ciebie do domu, a to jest taki chłop prawie 2 metry. I mówi, Robert, pobudź się, bo nie mogę, coś mi się tam, nie pamiętam, czy to było kręgosłup, czy biodro, nie mógł chodzić po prostu, zgięty w pół. Usiadł na krześle, mówi, dobra, to się pomodlimy, nie? Położyłem rękę, bądź uwielbiony, wstaje. Jak struna wystrzelił, ja jeszcze nie zdążyłem pół słowa powiedzieć, a on jak struna.
Już, nie? Dobra, to dzięki, to lecę. Poczekaj, to chociaż podziękujemy Bogu, nie? Bo nawet nie zdążyliśmy się pomodlić. Nie trzeba było się modlić, po prostu wystarczyło kogoś położyć rękę, nie? Ktoś to też z wiarą oczywiście to chciał przyjąć, nie? Dla mnie to było takie niesamowite, że... No i te słowa poznania, to te sytuacje, że czasami jak, mi skakiwały jak klisze zdjęć, jakieś sytuacje, jakieś ten... Za jakiegoś księdza, pamiętam, się modliliśmy nawet razem wtedy. I on miał taką sytuację, mi weszło zdjęcie, że stoi nad nim ktoś z nożem. Z nożem. A on jest wtedy młodym dzieckiem i mu się każe onanizować. Mm-hmm. I było ciężko to przekazać, pamiętam. Jak to w ogóle taki obraz powiedzieć, mm-hmm. nie? Czy to w ogóle... I on potwierdził słowo w słowo tą sytuację. Mm-hmm. Jak ja go podpytywałem, że teraz nie pamiętam szczegółów, nie powiedziałem od razu tego obrazu, tylko czy tak było, czy tak, czy to. I słowo słowo opisał ten obraz. Jest, nie? Rzeczywiście olbrzymia łaska. Teraz dużo ludzi ze wspólnoty się modli, też mają obrazy, które są potwierdzane przez ludzi. Takie bardzo precyzyjne Bóg daje światła, ale też dużo uwolnień. O uwolnieniach też bym chciał wspomnieć. Nie tylko to uzdrowienia, to ale też... godzin musimy się to nagrywać. Ale też dawaj. Uwolnienia Bóg czyni. Jedną tylko sytuację opowiem. To ja też z wczoraj, dobra, dawaj. Była taka kobieta, która głośno się śmiała. Nie wiem, czy pamiętasz. A tak, tak, no. Pamiętam. Siedziała w pierwszej ławce. Przychodziła dosyć często na wieczory chwały. I miała taki chichot, taki diabelski. I nie dawało mi to spokoju. Nie mogłem się skupić na modlitwie stawienniczej za akurat tą osobę, za którą się wtedy modliliśmy. I wtedy zrobiłem pierwszy raz to, co czytam tutaj w Ewangelii, tak, że mocą imienia Jezusa możemy rozkazać demonowi i go po prostu wyrzucić. Fajnie, fajnie przeczytałem wczoraj akurat w jednej książce, że mamy powiedzieć po prostu do diabła, poddaj się, bo Jezus uczynił, powiedział, wszystkie demony są wam poddane. Właśnie pod moje imię. Powiedz tylko do diabła, poddaj się. Mów, sorry, że tak cię powiedziałem. No i wtedy pierwszy raz to zrobiłem, że w sensie pierwszy raz tak bez lęku, z wiarą poszedłem z przekonaniem do tej kobiety. To pamiętam. Rozkazałem temu demonowi właśnie wyjść z niej i ona w tym momencie została uwolniona. Ten śmiech się skończył. Ale ty uwolnień w ogóle masz dużo. Ja założyłem, że dużo osób takich zniewolonych czy dręczonych do ciebie się odzywa i rzeczywiście Bóg przez ciebie dużo przychodzi uwalnia. Rzeczywiście osób, być może tak jakoś Bóg wykorzystuje coś, tak, co... takie masz obdarowanie na pewno. Coś, co jest to jakimś ja jego darem. Wczoraj się modliłem za osobę przez Messengera, poprosiłem o modlitwę. Generalnie mamy takie harmonogramy, że modlimy się tam terminowo, ale już nie ma terminów. I mówię, dobrze, zlitowałem się, chociaż jestem w pracy, ale to jeszcze tutaj pomodlimy się chwilkę. I też była krótka modlitwa, bo nie było czasu. Mhm. I mówię, powiedziała, że żołądek ją boli ileś już miesięcy chyba. Ma jakieś tam dziwne te objawy. Lekarze podejrzewają nowotwór, że będzie dzisiaj brana na badania. Mhm. I ona zrozpaczona, bo ona ma dziecko, ona ma depresję, ona umrze. Ona, no wiesz, już historia po prostu czarna, wszystko czarno, nie? Więc się krótko pomodliliśmy, powiedziałem, żeby oddała to wszystko, zawierzyła się sercu Jezusa, że z Nim nawet jakby umarła, to żyć będzie, że Jezus się zaopiekuje dziećmi, gdyby nawet miała umrzeć, tak? Żeby po prostu Mu zaufała w 100%, nie? Tak. Ale miała przekonanie w sercu, że to wszystko przejdzie i Bóg się tym zajmie, nie będzie tutaj kłopotu z tą chorobą. I rzeczywiście krótko związałem, też teraz powiedzmy, zrobimy to teraz po prostu też nad naszymi widzami, że związałem, mówię, w imieniu Jezusa, żeby te duchy okultyzmu, duchy magii, duchy przekleństwa, wszelka moc wszystkich przekleństw łamiemy w imieniu Jezusa, wypowiedziane mi nad Tobą, nad przez Twoich rodziców, przodków, dziadków, wujków, nieważne, przez kogoś, kto Ci nienawidził Waszej rodziny, związujemy to i wyrzucamy tego złego ducha w imię Jezusa. I mniej więcej taką modlitwę powiedziałem. W tym momencie ona zaczęła kaszleć, niemal wymiotować. Mm-hmm. I ustąpiło to za chwilę. I mówi, że ból odszedł. Mm-hmm. Ból odszedł, ale lęk został o tą śmierć, nie? Mm-hmm. I mówię, też spokojnie. I na koniec z dniami daje świadectwo, pisze na Messengerze, że
Była na tych badaniach, wyniki idealne, tylko jakiś tam niedobór potasu. Mówiono, to jedz ziemniaki, banany, nie? I będzie dobrze. I krótka modlitwa, naprawdę, tak jak teraz opowiadam wam, i Bóg natychmiast działa, natychmiast chce uzdrawiać, chce uwalniać. Słuchajcie, zapraszamy na kurs Fundament, tam mówię też o tym właśnie, w jaki sposób możemy się modlić o uwolnienie i jakie są też, że tak powiem, w cudzysłowie, przepisy kościelne w takiej tej posłudze, materii, posłudze na zewnątrz, ale, zobacz, ale przede wszystkim we własnej sytuacji, we własnej sprawie niewielu z nas w ogóle modli się o swoją wolność, o to, żeby chodzić w zwycięstwie, a otrzymaliśmy władzę nad wężami, nad skorpionami, nad całą potęgą nieprzyjaciela. Tak. Nic wam nie zaszkodzi, powiedział Jezus. Tylko trzeba zacząć to robić. Mocniej w wierze przeciwstawcie się temu diabłu, który jak lew ryszący krąży, szukając kogo pożyć. Trzeba wreszcie zacząć to robić. A wytrwała modlitwa będzie sprawiedliwego, będzie dla chorego zbawienna. Po prostu walka, to jest walka. I ja się zastanawiałem właśnie, jak my żeśmy to na tej naszej na całej drodze posługi i działania, poznawania nauki Kościoła, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak zakopane, że tutaj jest wrogów Bożej mocy jest bardzo dużo i to myślenie, że Duch Święty to tylko ma działać na przemienienie Eucharystii w ciało i krew Jezusa i w zasadzie więcej Ducha Świętego nie potrzebujemy. No chyba, że jeszcze jak przyjdzie biskup i tutaj bierzmowanie, tak? Kolejny sakrament. Ale to jest właśnie myślenie te przedsoborowe, te troszeczkę ograniczające po prostu Ducha Świętego. Mm-hmm. A przecież Duch Święty chce robić więcej. On chce i przekształcać Eucharystię, dawać Jezusa w Eucharystii, i chce uzdrawiać, i chce uwalniać. I odkryciem, bo nie pamiętam, długo było, to było odnalezienie dokumentu soborowego o apostolstwie świeckich. Mhm. Ja się nim zachwyciłem. Po prostu, że wreszcie te wszystkie treści, że tam nie wolno kłaść rąk, nie wolno tutaj, tam nie wolno, nie... Jak to nie wolno? Ja tutaj mam jasno w dokumencie, że ja jestem tym światłem, ja mam prezentować Jezusa, ja jestem posłany, każdy chrześcijanin chrzczony jest posłany. Tu nie ma wymówki. Tak. To oni mają wymówkę, nie robiąc tego. Ci, którzy blokują, nie? Mhm. Ale pamiętam, że musieliśmy się to wiele lat przekopywać i te wszystkie dokumenty zdobywać, bo ten posługa uwolnienia, tak, to jest ten dokument, gdzie jest to napisane, że możemy się zwracać do złego ducha. I jest coś takiego jak prywatna modlitwa i publiczna, nie? Myślę, że tu jest taki duży kłopot, tak? Bo publiczna w imieniu Kościoła to jest przez egzorcystę z tymi formułami, które mogą oni używać. My ich nie możemy używać. Albo możemy się modlić o uwolnienie we wspólnocie. I ich nie używamy, oczywiście, ale mają błogosławieństwo właśnie we wspólnocie, bo ja też zawsze prosiłem proboszcza, też naszego prosiłem. Lidera nowego. Proboszcza. Ale najpierw proboszcza prosiłem o zgodę, żebym miał to błogosławieństwo Kościoła, żeby mogę się modlić o uwolnienie. Tak. Że ten, no nam się śmiał tylko wtedy, pamiętam, żebyś tylko mi tu nie egzorcyzmował za bardzo. W posłudze uwolnienia. Ale słuchajcie, do tego nie trzeba mieć błogosławieństwa proboszcza. Znaczy, jeżeli to prywatnie Żeby na przykład, jest napisane, jeżeli jesteśmy dojrzali w wierze, możemy modlić się za siebie i możemy modlić się też za członków naszej rodziny modlitwą nakazu. Może być też inna modlitwa, ale chodzi o to, żeby to była modlitwa wiary, bo to jest fundament do przeciwstawienia się diabłu, czyli ty musisz wierzyć w to, że kiedy wypowiadasz te słowa, diabeł w tym momencie musi uciec i on to robi. Inaczej chciałem to podsumować, te dokumenty. Nigdzie nie ma zakazu, żeby tego nie robić. O tym chciałem tylko powiedzieć, nie? Wszędzie jest oczywiście, żeby to robić roztropnie. Natomiast trzeba to robić roztropnie, że jak zobaczysz męża, który wpada w szał, to jeszcze większy szał wpadnie, jak powiesz, diable, wyjdź z niego, prawda? Albo mu tam całą solniczkę soli egzorcyzmowanej rzucisz do pomidorówki. Albo ze ściany zdejmiesz i będziesz go układać. To, że tak powiem, parsknie tą zupą i rozbije talerz i tak dalej. I to nie będzie demon, tylko po prostu jego złość. Więc trzeba robić roztropnie pewne rzeczy. Nie musisz tego mówić jakby prosto w cztery oczy. Nie wolno straszyć dzieci diabłem. To wiecie, no
te rzeczy dowiemy się z tej książki Posługa Uwolnienia. Ale wracamy teraz do tych znaków i cudów, które się rozmnożyły w naszej parafii w Wołominie. Wspólnota zaczęła kwitnąć i Bóg włożył w moje serce pragnienie, żebyśmy się tym dzielili z innymi ludźmi. Nie tak, że ktoś z nas wzrośnie na wielkiego charyzmatyka, którego się nie tyka i który tutaj ma nadprzyrodzoną moc, tylko będziemy tego uczyć innych ludzi, jak funkcjonować w tej Bożej mocy. I pamiętam, Robert, jak razem się modliliśmy na którymś wieczorze chwały, przyszła kobieta, która mówi, że całą noc śniło jej się, że diabeł rzucał w nią ognistymi kulami. A to u mnie było wtedy, tak. No. I ty powiedziałeś wtedy, nie, a ona się strasznie zmęczyła, bo musiała unikać tych ognistych kul na różne sposoby. I ty wtedy powiedziałeś, ale czy wiesz o tym, że możemy wziąć tarczę wiary, dzięki której zgasimy wszelkie rozżarzone pociski złego z listu do Efezjan 6 rozdziału 16 werset. I ona takie oczy wielkie, bo nigdy nie słyszała tego, nie? I my się tego wszystkiego możemy nauczyć na kursie Fundament. To jest praktycznie edycja za edycją, więc nie wiem, kiedy teraz będziecie tego słuchać i oglądać. 20 grudnia 2023 rozpocznie się 17 edycja, później na wiosnę zacznie się kolejna edycja, więc ciągle kolejne edycje są i Bóg nieustannie czyni te znaki i czyni te cuda. Na każdym kursie Fundament są jakieś uzdrowienia, uwolnienia, pokaż, jakieś teraz masz jakieś uwolnienia, albo takie właśnie uzdrowienia. Teraz akurat dostałem świadectwa, takie najświeższe, to tak już w skrócie. Dwa świadectwa dotyczą tego, że te osoby zrezygnowały dzięki łasce Bożej ze związku niesakramentalnego, poszły do spowiedzi świętej i doświadczają teraz ogromnego pokoju, radości i życia. Jedno świadectwo jest uzdrowienia tutaj z jakiegoś problemu z uchem. W każdym razie co edycję, ale przede wszystkim kurs Fundament ma służyć temu, żebyście wy zaczęli w tej Bożej mocy po prostu fruwać i używać jej, dlatego że Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:12, że będziemy czynili te same rzeczy, które On czynił tutaj na ziemi i jeszcze potem Jezus dodaje, a nawet większe będziecie czynili, gdyż ja odchodzę do mojego Ojca. Jacek, a czy ty pamiętasz? Więc to jest obietnica i możliwości dla każdego z nas. Pokaż jeszcze raz tę książkę. Tu na tej okładce może się znaleźć twoje zdjęcie i płomień mocy Jezusa i twoje zdjęcie. I to będzie książka o tobie. Jeśli świat nie zdąży tego zrobić tutaj na ziemi, to na pewno w niebie będziesz miał albo miała taką piękną książkę. Ale pamiętasz, szukaliśmy mocy tej Jezusa, Bożej mocy w twoim życiu. Bożych uzdrowień, Bożego działania. Jakie usłyszałeś pierwsze takie świadectwo, że tutaj, dzisiaj Bóg uzdrawia? Nie tam, że w XV wieku komuś tam odrosła noga, bo tam święty Bonaventura czy ktoś. Tutaj, dzisiaj. No wiesz, od kiedy ja zacząłem chodzić na odnowę, to ja o uzdrowieniach słyszałem 5-10, natomiast dużo w tej nauce o uzdrowieniach było takich dla mnie osobiście nieścisłości. Na przykład. Ale takich, które by cię przekonało, że ty się możesz modlić o uzdrowienie, w tym sensie, że to. To ja wiedziałem, że się mogę modlić o uzdrowienie, ale ja nie widziałem tych cudów, dlatego że. Pamiętam, jak w odnowie mówiłeś mi, że zawsze się modliliśmy, Panie Boże, jak ty zechcesz, nie? Panie Boże, jeśli taka jest twoja wola, jeśli zechcesz. I to jest takie zachowawcze, prawda, modlitwa. No bo tak mi się wydawało, że skoro nie ma tych uzdrowień tak powszechnie tutaj widocznych. Czyli Bóg widać chce, żebyśmy chorowali. Powiedział Pawłowi też, że musisz dopełniać chrystusowych udręk poprzez cierpienia. I ja tak rozumiałem cierpienia. Rozumiałem krzyż, to jest wzięcie choroby na siebie i wszystkich nieszczęść. A to jest pomyłka w tłumaczeniu, a czy inaczej w zrozumieniu tego zdania. Bo to no, nie ma dopełniać, to tego, że coś jest niepełne, bo
Chrystus ma pełne, że tak powiem, udręki przeżył, tylko On dopełnia w swoim życiu, żeby być jak Chrystus. To jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia cierpienia. Nigdzie w Ewangeliach, ani później w listach, w dziejach apostolskich i listach nie przeczytacie, że wśród tych cierpień, które mamy przyjmować i udręk krzyża, nigdzie nie ma wymienionej choroby. Nigdzie nie ma wymienionej choroby. Postawa Kościoła wobec choroby jest dokładnie taka jak w Jakubie w 5 rozdziale. Jeśli ktoś spośród was choruje, zaprowadźcie go do starszych Kościoła, oni niech go namaszczą oliwą i niech się za niego modlą, a modlitwa pełna wiary sprawiedliwego, modlitwa pełna wiary będzie spowoduje uzdrowienie, uratuje go od choroby. Takie jest rozwiązanie Kościoła na choroby. My z czasem, oczywiście przez mistyków i tak dalej, przez pewne teologie, chęć zjednoczenia z Chrystusem, że właśnie oni tak pragnęli, nie chorowali, ale tak pragnęli, żeby się doświadczyć tego cierpienia też fizycznie i tak dalej. Jest pewien rodzaj mistycznego cierpienia, takiego właśnie, kiedy mistycznie doświadcza się tych kolców, korony cierniowej i tak dalej, i tak dalej. Ale to są doświadczenia mistyczne dla mistyków. Natomiast dla takiego przeciętnego chrześcijanina, którym przynajmniej ja jestem. Jesteśmy, tak. Mamy Słowo Boże, które jest bardzo, bardzo tutaj jasne i klarowne, że naszym cierpieniem tutaj na ziemi jest tak naprawdę, są dwie rzeczy. Rozłąka z Ojcem. Są dwie rzeczy. To jest naszym cierpieniem i naszym krzyżem. To jest, uwaga, słuchajcie, zaparcie się samego siebie, swoich pożądliwości, swojej cielesności, zaparcie się na poziomie swojej zmysłowości, że może chcielibyśmy, niedawno czytałem, że najwięcej właśnie rozwodów jest u 40-latków, no tak, którzy już są znudzeni tym i tym, albo wiecie, jakieś inne rzeczy, które nas ciągną, alkohol, używki i tak dalej. Czyli zaparcie się samego siebie, to kosztuje i to boli. To boli, bo świat żyje zupełnie inaczej. W świecie ci będą mówić inne rzeczy zupełnie. Bądź wolny, pozwól sobie. Jak ci nie odpowiada żona, mąż, to zmień, no bo po co się męczyć? Jak ci nie odpowiada, tak. Świat idzie na łatwiznę i tak, tutaj możesz robić, co chcesz, a tutaj musisz to ukrzyżować, swoje ciało, namiętności. Uwaga, druga rzecz, która boli i trzeba... obelgi też. Druga rzecz, którą trzeba ukrzyżować, a która strasznie boli, to jest nasz język. Nasz język. Nasz język jest, jak mówi Jakub, takim płomieniem, który jest niby malutki, a może spowodować pożar całego lasu. I też jest źródłem wszelkiej nieprawości człowieka. To właśnie jest nasz język. Więc nie obgadywać. Tak mnie piecze język, żeby powiedzieć ci jakąś nowinkę, ale zawiążę swój język na supeł, żeby nie zgrzeszyć. To boli. To boli. To naprawdę boli. Czy powiedzieć, jak słyszę, nie oczernić, nie jak słyszysz tajemnicę od kogoś, tylko nie mów nikomu. A ja już pędzę i mówię, Robert, miałem tego nie mówić. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? I już, i właśnie... Jacek, jeszcze wrócę do pytania. Trzecia rzecz, tylko skończę to, bo to jest ważna rzecz. Trzecia rzecz to jest ukrzyżowanie swojego myślenia, czyli poddanie całego swojego myślenia, swoich zwojów mózgowych pod posłuszeństwo Słowu Bożemu. Właśnie. I to jest jakby jedna strona ukrzyżowania, a druga strona ukrzyżowania to jest przyznawanie się do Chrystusa. Nikt mi nie powie, nikt z was mi tutaj nie powie, że przyznawanie się do Chrystusa to jest bułeczka z masłem. Że ja tak się będę przyznawał i wszyscy będą ci klaskać i cię tutaj na ołtarze wynosić. To jeszcze gorzej niż przyznać się, że wybierasz PiS, nie? Przyznawać się do Chrystusa na swoich mediach społecznościowych. Właśnie dzisiaj możesz się przyznać i ten film udostępnić na swoich mediach społecznościowych. O, na właśnie, Facebooku. Jak udostępnicie ten film, zrobimy konkurs, jak udostępnicie ten film co najmniej dwóm osobom na swoich mediach społecznościowych, albo na Messengerze wyślecie, albo na Instagramie, albo tam gdzieś, nie wiem jak, to rozlosujemy i wyślecie, wystawicie jeszcze komentarz ze Słowem Bożym, z jakimś cytatem, który lubicie, który jest dla was ważny, Słowa Bożego, to rozlosujemy 10 książek
Jacka i podacie mi w mailu te print screeny i adres wasz, koniecznie z numerem telefonu dla kuriera, to 10 książek popłynie w konkursie dla was, a dla pozostałej reszty zapraszamy do zakupu i link będzie pod filmem z rabatem, prawda? Damy kod rabatowy 10%, tak? Pod filmem damy ten kod. Słuchajcie, książka jest bardzo mocna, dlatego że gdyby ją, wiecie, tak wycisnąć, to tam bardzo dużo Słowa Bożego by z niej wyszło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Na końcu znajduje się modlitwa, którą, jak wierzę, podyktował mi Duch Święty i która będzie dla was i uzdrowieniem, i uwolnieniem, jeśli ktoś z was potrzebuje. Jest dużo świadectw, jest dużo Słowa Bożego i to jest naprawdę ukazanie wielkiej potęgi Jezusa. Wielkiej potęgi Jezusa, bo wy jak mnie widzicie, to widzicie, że siedzi przed wami słaby człowiek, który nie jest szlachetnie urodzony, słabi Poczekaj, ludzie. Gdzie macie wysłać? Bo nie powiedziałem. robert@prowadzimiejezus.pl Też pod filmem jest. Robert, powtórz jeszcze raz. Jest pod filmem w opisie. Robert, powtarzamy. 22 80. Nie wiem teraz, do czego bijesz. Słuchaj, zapiszczało mnie ucho, to wierzę, że Bóg... Zapiszczało ucho. Jeszcze raz powtórz tego maila. Uzdrawia. A potem... robert@prowadzimiejezus.pl Amen. Zapiszczało ucho, więc Jezus uzdrawia ucho, a ja dzisiaj jadąc tutaj na to spotkanie, jechał przede mną, słuchajcie, samochód, w którym była reklama, że oni się zajmują leczeniem zaćmy. Zaćmy. Ja mówię, przecież Jezus jest najlepszym uzdrowieniem i ja wam to powiem teraz na wizji. Ja też raz widziałem uzdrowienie zaćmy. Kto ma problem z zaćmą, z jaskrą, w ogóle jakieś plamy przed oczami, takie rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa, teraz to odchodzi od ciebie. Bądźcie wolni, bądźcie zdrowi. Bracia, mówi Paweł, jeszcze tylko kończąc tutaj ten wątek, przyszedłem do was nie po to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Nie będzie tu błyskotliwy. No my nie jesteśmy błyskotliwi. Ani błyskotliwi, ani uczeni. Czy ty to troszeczkę już bardziej, bo już się wyrobiłeś, ale ja... Nie bądź taki skromny, bo postanowiłem wśród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem do was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moja mowa i nauczanie nie opierały się na mądrych wywodach, ale na ukazywaniu ducha i mocy, ducha aby i wasza mocy. Wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Ale zobacz, ducha i mocy, osoba na Boża. Mocy Bożej. Jak można ukazywać ducha? Jak Paweł ukazywał ducha? Ducha i mocy. No moc to już mówiliśmy, te cuda, uzdrowienia, żmija go kąsa, nic mu się nie dzieje, prawda? To jest moc, a duch... No też przez Słowo Boże. To są te obrazy, nie? To są te poznanie serca. Mhm. To jest przepowiadanie, które nie wiesz nawet, jak drugą osobę coś wnika, coś ją przewartościowuje myślenie, prawda? To jest ten duch. To jest Duch Boży, który ludzi zmienia. A jeszcze inspiruje do zmiany. Kończę, słuchajcie, ten wątek jeszcze tych cudów i tego wszystkiego, które się rozpoczęły w Wołominie i cały czas trwają. Cały czas chwały zapraszamy. Ostatnia niedziela miesiąca, chociaż w grudniu będzie chyba 16. Niektórzy narzekają, diabeł bardzo narzeka i się śmieje szyderczo i mówi tylko te cuda, o tych cudach. Nie możecie o czymś innym mówić, tylko o tych cudach ciągle. Słuchajcie, jeśli ktoś z was miałby mieć takie kuszenie, to weźcie na tapetę to słowo. Psalm 105, 5 werset, łatwo zapamiętać. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach i wyrokach ust Jego. Pamiętajcie. Mamy pamiętać. Później mamy dalej mówi, że mamy opowiadać też. O, śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda. W drugim wersecie. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. To jest to, co robimy. Przetrwały te opowieści w ogóle z Księgi Rodzaju. W ogóle cud stworzenia świata, prawda? Te wszystkie sytuacje z Abrahamem, tak. Z tym Jakubem sprzedanym, z Józefem,
Szczyćcie się Jego imieniem. Zobacz, że Mojżesz, który się jąkał, Bóg do niego mówi, który rozłożył wody, nie? A teraz tam mówią niektórzy bibliści, nie, tam poszli przeszuwary sobie, przeszuwarki, a tam jest coś napisane jasno, że suchą nogą przeszli, suchą nogą, nie? Tak, i tam strubyczek wypłynął ze skały, a się okazuje, sprawdzaliśmy dzisiaj z Robertem w psalmie, też 105 jest napisane, że to rzeki, że to wody, rzeka wypłynęła. Tam było, słuchajcie, Biblia wiele mówi, rzek popłynęło Księga na Wyjścia, że 800 tysięcy mężczyzn... Duchu Święty, dzisiaj rozbij tą skałę w naszych sercach, 800, Twoje rzeki płyną. Słuchajcie, 800 tysięcy mężczyzn wyszło z Egiptu. A gdzie żony, gdzie dzieci? No. Czyli tak circa about 2 miliony ludzi. 2 miliony najmniej. Więc jakby to strumyczek z tej skały poszedł, słuchajcie, każdy to oni z kubeczkiem by, tam stanął. Z kubeczkiem, no i by tam, tam poumierali, czekając w kolejce po tą wodę, więc tam rzeki rozpłynęły się w różnych, noga, rzeki, w różnych kierunkach. Całą pustynię zalało. A słuchajcie, Jezus mówi, kto jest spragniony? I kto jest to spragniony? Słowo. Jesteś kto jest spragniony? Kto ja jestem spragniony. Jeszcze. Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie i zaczerpnie wody życia, a z jego wnętrza wypłyną rzeki Bożej mocy. Rzeki Bożej mocy. A mówił to o Duchu Świętym, który miał zostać im dany. Więc te rzeki niech teraz wypływają z serca, z serc naszych. W imieniu Jezusa Chrystusa niech Jego łaska potężna teraz przychodzi, opanowuje Twoje ciało, opanowuje Twój umysł, Twoje serce. Niech Duch Święty teraz daje Wam kąpiel w swojej ożywczej mocy i łasce. Niech Jego radość wypełnia Twoje serce. Zacznij się radować w Jego miłości, w Jego cudowności. Zacznij się cieszyć Jego głębokim pokojem, pokojem, którego nigdzie nie znajdziesz. Pokój Boży niech całkowicie Ciebie wypełnia. Jego łaskawość, Jego moc, Jego siła. O, Rahara Baria. Skałę tu przebija. I Bóg mówi dzisiaj do ciebie: pójdź za mną, mówi Jezus. A Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 werset: kto idzie za mną, idzie w światłości, bo ja jestem światłością świata i nie będzie kroczył w ciemności. Wyjdziesz z każdej ciemności z Jezusem. Dziś podejmij tylko decyzję. Idę za Tobą, Jezu. Idę za Tobą, Jezu. Koniec starego życia, koniec tych ciemności. Dzisiaj koniec tego grzechu. Też miałem takie światło, słuchajcie. Idziemy dzisiaj do światła. Dzisiaj Duch Święty wywala dosłownie drzwi tego zamkniętego pomieszczenia, w którym jesteś. Po prostu te drzwi, wiecie, ja bym stał tutaj teraz i skakał. Tylko byście tylko widzieli moje dolne partie ciała. I z tego lęku Bóg ciebie wyprowadza, z tego lęku, z tej depresji, z tego kiśnienia, z tego gnuśnienia, z tego ciągle miętolenia wokół siebie. Wyprowadza cię z tej studni, co mówiłeś, wprowadzasz tą studnię pustki. Wyprowadza cię z pustki. Nie ma już studni. Nie ma studni. Wychodzisz. Nie ma. Jesteś już tutaj. Skakujesz ze studni, siadasz. On ciebie po prostu niemalże wyciąga, wysysa z tego zamkniętego twojego więzienia. Tak, i rozcina ten płaszcz czarny. I to się dzieje nagle. Nagle dał się słyszeć. Wielki szum z nieba. I nad głowami pojawiły się języki. Jakby z ognia i nad każdym z nich spoczął jeden. Język ognia, potężny język ognia. Na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali wypełnieni Duchem Świętym. Wszyscy zostali wypełnieni Duchem Świętym. O, Rahara i zaczęli mówić, modlić się w obcych językach, tak jak im Duch Święty pozwalał się koniec wypowiadać. Koniec Babilonu, nie? Wieża Babel, wiele języków. Wieczernik, jeden język. Wiele języków, ale już na chwałę Bożą. Koniec Babelu w Twoim języku. Koniec tych wielu języków, że jeden język dla męża, drugi język dla dziecka, trzeci z pracy. Wszędzie różny, w każdym jestem po prostu 10 twarzy Greja. Koniec, dzisiaj jest jeden. Koniec tej niewoli Twojej. Twarz Chrystusa przyjmujesz dzisiaj.
Szura tak. O, Rebaria. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z niewoli egipskiej. Z niewoli egipskiej. Dzisiaj całą tą Twoją niewolę egipską depczemy swoimi nogami. I kończy się dzisiaj niewola egipska. Kończy się niewola egipska. I nas, na zgliszczach tej niewoli egipskiej będziemy tańczyć, wysławiać Pana, depcząc. Depcząc to, a mi Bóg dał dzieło diabelskie, które zostało zniszczone przez Jezusa. Mi Bóg dał takie słowo. Będziemy tańczyć i śpiewać i klaskać. I ty mówiłeś o rzekach, o wielu rzekach. A ja mówię tutaj słowo z Księgi Daniela. Patrzyłem, jak postawiono trony i usiadł przedwieczny. Jego szaty były białe jak śnieg, włosy na jego głowie jak czysta wełna. Jego tron był z ognistych płomieni, a koła u tronu to ogień płonący. Wyobrażacie sobie, co, wózek inwalidzki ten tron? Te koła u tronu? Jakoś nie... Ale dobra. Ale to ogień, wychodzi ten ogień z tronu i ogień. I dalej. Ognista rzeka wypływała i wydobywała się przed niego. Czyli z tego tronu Bożego wypływa ognista rzeka. To była rzeka wody żywej. Tak? Ogień. To jest rzeka ognia. I to jest wszystko to samo. Obraz ogień Ducha Jego Świętego. Miłości. Ogień Jego dobroci. I on dobroci. Się wypełnia dzisiaj. Błogosławieństwa. Wydobywała się. I tysiąc tysięcy służyło mu. I dzisiaj ty jesteś tysiąc zaproszony, tysięcy. Żeby mu służyć. Tysiąc tysięcy. I 10 tysięcy, na 10 tysięcy stało przed nim. Tobie, Panie. To jest znak, że niedługo sąd. Ale nie martwcie się. Sąd jest dla grzeszników, którzy się nie poddadzą łasce. Tak. Jak poddasz się łasce, jesteś zbawiony. Każdy, kto wezwie imienia Jezusa, będzie zbawiony. I nie masz sądu dla tego, kto wierzy. Dla tego, kto przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i przyjmuje Jego sprawiedliwość. Wracasz i czekamy na Ciebie. Wiemy, że jest zapięcie. Wiemy, że zaraz ogarniesz ten świat, który stworzyłeś Twojej miłości, go naprawisz. Stworzysz nową ziemię. Dasz nowe mieszkania nam na nowej ziemi. Gdzie już nie będzie chorób, płaczu, depresji, lęku. Chwała Tobie, Jezu. Chwała. Będziemy młodzi, szczęśliwi, bogaci we wszystkie dobra świata. Nic tam nie zabraknie. I nie będziemy sierotami już nigdy. Już nie jesteśmy. Alleluja. 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 Także Bóg uzdrawia kręgosłup na pewno, bo czułem w różnych miejscach. Chwała Panu. Chwała Tobie, Jezu. I kolano, prawe kolano. Wierzę, że też Bóg dotyka. Węzły chłonne. Dotyka węzły chłonne. I osobę o imieniu Marysia. Marysia. Nie Maria, a Marysia. Nie wiem, co tutaj Marysi, ale usłyszałem imię Marysia. Że Cię kocha, Jezus. I też dotyka. Jeżeli ma ktoś problem z kością ogonową, jakiś ból, jakieś zwyrodnienie w kości ogonowej, przyjmij teraz łaskę uzdrowienia dla tego miejsca. Dzięki Ci, Jezu. I spuchnięta łydka zostaje też w sposób nadprzyrodzony teraz uzdrowiona. I ta opuchlizna Ci minie jeszcze dzisiaj. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Tobie, Jezu. Chwała, Tobie cześć. Miałem taki obraz brzydki, jakby coś mu rozciąć brzuch i takie flaki wypływają. I teraz biorę to na dwa. Jeden to jest uzdrowienie właśnie jelit i chorób tutaj wszelkich brzuchów. A druga rzecz to jest uwolnienie. Uwolnienie i trzecia rzecz to jest właśnie Twoje życie. Właśnie jest teraz rozpruwane. Muszą te flaki się czarne wylać. Tak. I teraz będziesz wchodziła w to nowe życie. I będziemy się modlić, słuchajcie, podniesiemy nasze ręce, aby ktokolwiek jest dręczony przez demona, aby to robactwo, te larwy po prostu teraz wylazły z Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa związuje wszelką ciemność, wszystkie zwierzchności, moce, panowania, władzę. Tam, gdzie Wasze miejsce. Związuje to w imieniu Jezusa Chrystusa. I ogłaszam wolnymi Twoje dzieci, Boże, Ojcze. Koniec Diable, jesteś pokonany, jesteś pokonany. Poddaj się. Twoja moc została zredukowana do zera.
Więc oddajesz masz wyjść, się, wychodzisz teraz. Masz wyjść w imieniu Jezusa Chrystusa teraz. Wynoś się i nigdy więcej już nie wracaj. Nigdy więcej nie wracaj. Epilepsjo, wychodź. SM-ie, duch, wychodź. Duch pogardy. Nowotworze, wychodź. Duch pogardy przez Ojca. Wychodzi teraz. Osoba jest uwolniona. 100% dzisiaj jest. Zapalenie. Zapalenie jelita. Wynoś się. Zapalenie mózgu. I wszelkie stany zapalne. Wynoście się w imieniu Pana. Białaśki, związujemy was i wyrzucamy. Wszystkie choroby przez przekleństwa wypowiedziane. O, rabacie teraz, bo przekleństwa przybił Jezus na krzyżu do swoich rąk. I kolana, które nie mogły do końca się zgiąć, teraz niech się zegnie każde kolano. W imieniu Jezusa nawet teraz padnij na te kolana i zobacz, że twoje kolana są uzdrowione. I możesz już zginać nogę do samego końca, od początku do końca. Dzięki Ci Jezu, dzięki Ci Jezu. Zacznij skakać, wielbić Pana. Ty, która nie mogłaś skakać przez wiele lat, nie mogłaś tańczyć przez wiele lat. Nogi jakby były sztywne całe. Dziś Bóg je uwalnia, dziś Bóg je uzdrawia, abyś tańczyła i wielbiła Jezusa. Soro koria sheria, soro koria se. Amen, amen, alleluja. Moglibyśmy tak do północy. I Maryjo, nasza kochana mamusiu, któraś nas spotkała, przeprowadziła, tak, ocaliła, która ciągle z nami się, za nami się wstawia. Wstawia się cały czas za nami, okrywaj nas swoim płaszczem. Okrywaj każdą osobę teraz. Każdą osobę. Tak jak dzisiaj wołaliśmy do Maryi, żeby was przytuliła, właśnie wierzymy, że teraz was przytula. Chwała Tobie Jezu, chwała Tobie Duchu Święty. Dziękujemy Ci Maryi. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Dzisiaj mam wrażenie, że tego, że ognia, a widzisz, Ducha Świętego. Przyszedłeś i mówisz tak, nie, najpierw zadzwoniłem i mówię, chodź. Tak. Mówisz, mam już książkę. No to chodź, nagrywamy. A moc nie, zmęczony jestem. Mówię, w sumie tak, też się nie wyspałem, nie będziemy nagrywać. Dzisiaj dwa razy w nocy dziecko mi wstawało, byłem taki zmarnowany. Mówię, nie mam o czym mówić. Ja mówię, to tym bardziej nagrywamy, bo moc słabości się doskonali. Tak. I po prostu z marszu. Jego moc, jego chwała. Jego moc. I nie nam, Panie, nie nam. Po prostu rozpaleni, ożywieni. O, alleluja. I byśmy poszli piszcie na wieczór chwały i tańczyli, śpiewali. Szema Izrael. Kochani, piszcie swoje świadectwa w komentarzach. Piszcie, cokolwiek doświadczyliście. No. Słuchajcie, kupcie książkę Jacka nawet na prezent. Dajcie osobom. To nie jest moja książka. Ja wiem, ale to jest właśnie, bo napisała, też Kasia, oddajmy tutaj Katarzyna Szkarpetowska. Dziękowania, bo Kasia jest wspaniała osobą. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo. Dziękujemy Ci, że podjęłaś się napisanie tej książki i naprawdę zrobiłaś to znakomicie. Fantastycznie. No i wydawnictwo, słuchajcie, Dobro i Piękno, Darek i Ania, którzy też się podjęli wydania tego. Słuchajcie, jak mieliśmy spotkanie z Kasią, z Darkiem i Anią, na końcu tego spotkania, tam wiecie, omawialiśmy różne rzeczy, błędy i tak dalej, poprawki. I na koniec Darek mówi, no to się pomódlmy na koniec. No i Ania poprowadziła modlitwę, się żona Darka. Słuchajcie, taka radość na nas wstąpiła. Taka radość, w ogóle nikt tego się nawet nie spodziewał. Wszyscy zaczęliśmy tak głośno się śmiać w niebogłosy, bo tak uwalniające, takie wspaniałe przeżycie. Mówię, jak tak się zaczyna ta książka, to znaczy, że jest to rzeczywiście płomień jest to mocy Bożej. Płomień mocy Bożej. Tu jeszcze pokażę, może tutaj do tej kamery. O, zdjęcie. Moja ukochana małżonka. Rodziny Jacka, też są zdjęcia. Kilka moich dzieci. Zobaczcie, są. Jest cud też poczęcia, tak? Świadectwo. Tak. Zobaczcie, to jest fajne, że tutaj są takie myśli podkreślone różne. Myśli, słowa bardzo tak nowocześnie i fajnie. I duża czcionka jest, żeby się dobrze czytało. Duża czcionka, oddany hołd Jezusowi. Przeczytam tylko. O, tu mu dużo chciałem przeczytać, ale tak nam poszedł. No i powiedz, że książka ma imprimatur. A właśnie. Że tam w ogóle te treści wszystkie są. Właśnie, bo tobie zależało na tym. Opowiedz jeszcze. A ja pokażę ten imprimatur. Czy mi zależało? Właśnie zależało Darkowi i Ani. A, im. Ale im w sensie zależało. O. Oni wystąpili. Imprimatur za zgodą kurii decyzjalnej Łowickiej. Tak. Co to znaczy imprimatur, Jacku? Imprimatur to znaczy, że... Książka jest zgodna ze Słowem Bożym, z nauką Kościoła. Po prostu. Tak, tak po prostu. Można powiedzieć, że jest bezpieczna.
Nie narobi wam żadnej szkody na pewno. Nie narobi szkody. Czyli ktoś się nad nią pochylił, ktoś ją przeczytał. Tak. Bo ty tutaj Słowo Boże go też sporo użyłeś. I przeczytam wam na koniec, co powiedział Marcin Zieliński, który przeczytał tą książkę. Napisał tak. Rozmowa, którą przeczytasz, jest świadectwem wiary Jacka, człowieka przemienionego przez miłość Jezusa, który odkrył, że również on sam został powołany do niesienia Boga innym. Znajdziesz w niej odpowiedzi na pytania rodzące się w głowie każdego, kto nie zostaje jedynie na etapie biorcy, ale chce stać się dawcą w Królestwie Bożym. Uważam, że książka ta będzie ważną lekturą, szczególnie dla tych, którzy chcą pójść dalej i widzieć, jak moc Boża wywraca do góry nogami życie kolejnych osób. Serdecznie polecam. Niech wywraca ta książka do góry nogami, ale tak. To tak naprawdę ta książka wywraca do góry nogami, ale często zaczynamy od takiej książki, żeby dojść do takiej książki, nie? Amen. I weźcie właśnie tą książkę dla waszych bliskich, dla przyjaciół jako prezent. Tak. Przekażcie i niech się to rozniesie. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo wam. Wam dziękujemy, słuchajcie, bo wspieracie Fundację Boży Pokój, wspieracie kanał Prowadzi Mnie Jezus, wspieracie nas i naprawdę możemy się cieszyć z tej obfitości Bożej, gdy to Bóg przez was przelewa. To wesprzyjcie jeszcze. Wspieracie nas modlitwą. To jeszcze wesprzyjcie mój kanał, który dopiero kiełkuje. Właśnie. Nazywa się... To do konkursu jeszcze, kochani. Do konkursu. Kanał się nazywa Jezus Żyje. Jezus Żyje. Tam Jacek umieszcza nauczania, tak, ze wspólnoty i inne treści. Powycinane jakieś, także tak, Jezus Żyje. Link też dam pod spodem w takim razie. Tam macie, słuchajcie, dużo fajnej treści takiej nauczaniowej. Nie są to może takie żywe świadectwa jak u Roberta, ale nauczania. Takie ABC, jeśli chodzi o uzdrowienie, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o takie podstawy uwolnienia. Tam myślę, że każdy znajdzie modlitwy. Każdy coś dla siebie fajnego znajdzie. Kanał Jezus Żyje. Jezus Żyje. I naprawdę dziękuję za te modlitwy, bo to jest cenne. Ja czasami mam jakiś dołek, kryzys i ktoś mi pisze, że dziś przyjąłem komunię w Twojej intencji. Nawet nie wiecie, jak mnie to podnosi, jak mi Duch Święty daje nadzieję, przypomina mi, po co żyję, po co tutaj jestem na świecie. I amen. Dziękuję wam. Ja też staram się przyjmować Wasze intencje, komunię i modlę się za Wasze błogosławieństwo. Nie jesteście już obojętni nam, jesteście naszą rodziną, braćmi, siostrami w Chrystusie. To już nas łączy, wiecie, jedna ta sama krew płynie w naszych żyłach. Tak. Krew Chrystusa. Krew Chrystusa i jego ciało. Jesteśmy rodzinką. Rodzinka.pl. No i dziedzicami jesteśmy, słuchajcie, każdy z was ma takie olbrzymie dziedzictwo zapisane w testamencie przez naszego Ojca, że hej, i budujemy arkę. Tak jak arkę budujesz? Arkę, jak budowałeś Noe, to wszyscy się pukali w głowę, nie? Co ty robisz, człowieku, nie? No. Po co ty tutaj, jak tutaj nie ma wody, nie ma nic, a ty budujesz arkę, nie? Tak. A on budował deska po desce, nie? Tak. Przynosił i to taką wielką. A my budujemy, słuchajcie, tą arkę Eucharystią, ciałem Jezusa, które codziennie czy co tydzień przyjmujemy i deseczka za deseczką zbijamy tą arkę na ten dzień potopu, na dzień śmierci naszego ciała, na dzień może końca świata właśnie, szybkiego powrotu Pana Jezusa. Piękne na ten dzień, to, co mówisz. Bo to nie są moje słowa. Nie? Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że to nasz kardynał powiedział, ryś. O! No, to także słuchajcie, budujcie tą arkę każdego dnia. A ja już myślałem. To jest, wiesz, ja tylko ale, się karmię. Ale dobrze, że zapamiętałeś. Tak. Bo to jest rzeczywiście super. No, także dziękuję. Ciało Chrystusa nie ma życia bez ciała Chrystusa. Nie ma życia, kochani, idźcie do spowiedzi, uklęknijcie, wyrzeknijcie się tego grzechu, wyznajcie wszystko szczerze, po prostu nic nie ukrywając, nic nie zaciemniając. Naprawdę ten kapłan słyszał już wszystko. Tam mówi się, że po 2 latach to ksiądz już słyszał każdy grzech, każdy seks ze zwierzęciem, każde zabójstwo i cokolwiek byś nie zrobił w życiu złego. On to już wszystko słyszał. Ty mu to po prostu wyznaj, on i tak nie będzie ciebie pamiętał. On w imieniu Jezusa ci przebaczy. Idź. Słuchajcie, i ktokolwiek z was przeżył uwolnienie, to teraz tak, kurs Fundament, nie wracamy więcej do tych złych rzeczy, które robiliśmy przed tą transmisją, nie wracamy do tego. Trzecia rzecz, jeżeli są ludzie, którzy was będą ciągnąć do złych rzeczy, albo do jakichkolwiek form okultystycznych,
trzeba podziękować takiemu towarzystwu i szukać towarzystwa ludzi wiary. Takich gorących, teraz napalonych, Bóg, rozgrzanych. Bóg przypomina ci spirytyzm, jaki był zamieszany. Wyznaj to w spowiedzi. Mów dalej. Tak, kochani, wszystkie wróżby, horoskopy, ale wiecie, co jest dzisiaj zalew w ogóle w psychoterapii przeróżnych dziwacznych. Znaczy, nawet nie psychoterapii, tylko coachów różnych, różnego maści, nie wiadomo, bez szkoleń, bez niczego. Albo i szkoleń takich na papierze napisanych. Ale psychoterapii, mi chodzi o różne kierunki psychoterapii, jakaś tam terapia, gestalt czy coś, gdzie są bardzo niebezpieczne rzeczy duchowo, więc... zerwijmy z tym naprawdę radykalnie i już więcej nie wracajmy do zepsutego, zgniłego mięsa, bo to, kiedy tylko powąchasz, to znowu ciebie to rozwali, więc patrzmy się tylko na Jezusa, przyjmujmy ciało Chrystusa, karmimy się Jego Słowem, Jego ciałem. Nie możemy przestać. Nie wracajmy do tych no, ale to Duch Święty nam starych rzeczy. Przesłać, przestać. Już pewnie nas połowa nie ogląda, ale to nic. Ale ci, co obejrzeli. Słuchajcie, kto obejrzał do końca? Wszyscy nas oglądają. Kto obejrzał do końca, ja takie dwie buźki uśmiechnięte. To ja będę wiedział, że obejrzeliście do końca, dobra? Umawiamy się w komentarzu. A ja poproszę o serduszko. Czyli buźka uśmiechnięta, serduszko i buźka uśmiechnięta. Umowa stoi. No i cytat, tak? Cytat, ulubiony cytat. Niech inne osoby się zbudują nawet tymi cytatami wchodząc w te komentarze. Zobaczcie, jak jest wspaniałe. Ktoś wchodzi i widzi słowa, które mają moc. Nie bójcie się świadczyć o Jezusie. Naprawdę, ja widzę niekiedy na profilach facebookowych aloesy, jakieś tam... Tak. Kosmetyki takie, tak. Tu byłam... Tu śniadanko jakie w hotelu ładne, tak. Tu na plaży po prostu byłam i coś tam, no dobrze, no. Że byłaś, ale pochwal się Chrystusem, pochwal się wiarą, pochwal się... Nawet właśnie słowem. Jednym. Tym, co odkryłeś dzisiaj, odkryłaś w Słowie Bożym, bo dzień bez takiego odkrycia... Właśnie. Dzień bez czegoś poznania też. Nowego, to jest dzień zmarnowany. Co dzień, co dwa, co trzy do siebie dzwonimy i każdy tam mówi, dzisiaj to, dzisiaj mi Bóg to przypomniał, albo to mi pokazał, nie? I ja jestem gdzieś tam stłamszony. Tego grupkę dzielenia mamy. Nie chce mi się tam czego, Jacek dzwoni, słuchaj, tutaj to i no dobra, no. A co tobie dzisiaj powiedział? A to później pracuje w nas, no, nie? A ja zazwyczaj z czytania z dnia i wtedy, a mi dzisiaj z dnia to, nie? Albo na odwrót, nie? Ja tutaj dzwonię Jacka tam międlę, że znowu, żeby... się ucieszyć, co Duch Święty robi. Tak. Czy ty wiedziałeś, zobacz, że to i tamto, nie? I sobie tam cieszymy się tym słowem. Pa. Pa. Możemy tak zakończyć? Subskrypcja, lajki, wiecie, tamte. Reklamy czasem kliknijcie. To będę miał grosik. Pa.